Mecze piłkarskie możesz obstawiać na stronie etoto.pl. Etoto. Legalny polski bukmacher. Oficjalnym sponsorem KTS Weszło są zakłady bukmacherskie Totolotek. Witamy w programie Stan Futbolu, Krzysztof Stanowski. Sporo się wydarzyło w ostatnich dniach. Mamy nowego mistrza Polski, mamy start Mistrzostw Świata do lat 20. Zaraz zaczną się Mistrzostwa Europy do lat 21. Będzie dużo tematów, o których będziemy dzisiaj rozmawiać. A moimi gośćmi będą legenda Piasta Gliwice, Jarosław Kaszowski. Witam serdecznie. Witam. Zaraz powiemy więcej, dlaczego legenda, ale legenda niekwestionowana. Paweł Paczul. Cześć, dzień dobry. Adam Kotleszka. Dzień dobry. Oraz Mateusz Lokuszewski. Dzień dobry. Myślę, że słowo legenda to jest wręcz niedopowiedzenie jakieś wobec Jarosława Kaszowskiego, bo to człowiek, który zaczynał z Piastem Gliwice swoją przygodę w B-klasie, aż z tej B-klasy przez A-klasę i tak dalej, doszedł do Ekstraklasy i w tej Ekstraklasie pograł dwa lata. Więc długa, bardzo długa droga. Jedyny piłkarz w Polsce, który taką drogę przeszedł, no bo jeszcze jest Mateusz Bąk, który doszedł z Lechii Gdańsk do Ekstraklasy, ale on startował z A-klasy, a nie z B-klasy, a więc miał o jeden szczebelek mniej do pokonania. Jestem troszeczkę lepszy, że tak powiem, w tej B-klasie, tak? Ale podobne... Ja tamten na łatwiznę poszedł, powiedzmy sobie szczerze. Z A-klasy to każdy może wejść do Ekstraklasy. Mógłby teraz sobie pomyśleć, czemu ta Lechia zaczynała tak od A-klasy, tak? Mógł zacząć wcześniej, ale rzeczywiście dla mnie też ogromny szacunek, bo to, co Mateusz zrobił. Utrzymanie się, wiecie, co to się tak mówi, ale utrzymanie się w jednym klubie przez tyle lat, bycie na tym poziomie i co roku przystosowanie się do innego poziomu. Na początku wydawało się to proste, łatwe, a potem tam im by to było wyżej, no to było ciężej. Dlatego ja się też z tego cieszę, że się tak udało. No nie jest łatwo. No to jest tak naprawdę historia nawet w świecie piłki niespotykana, nie tylko w skali Polski, ale w skali Europy, świata. Podobno tak jest rzeczywiście. No, to było tak, że człowiek uwierzył tym ludziom, którzy zaczynali budować Piasta, reaktywować Piasta. Były duże, szumne zapowiedzi. Oczywiście nie było zapowiedzi o Ekstraklasie. Na tamte czasy to była trzecia liga, to już było coś, ale w Gliwicach istniał inny klub, który był wtedy trzecioligowy. To było Karbo Gliwice i mało osobom wydawało się, że Piast może przeskoczyć Karbo. No ale tak kilka lat i Piast połknął Karbo i teraz jest tutaj, gdzie jest. Natomiast mówię szczerze, że tak sobie kiedyś siedziałem, analizowałem, to lekko nie było, bo tak przeskok może z B do A nie jest wielki, do okręgówki już tam troszeczkę, ale potem czwarta, trzecia, druga liga, no to ten poziom skakuje na zupełnie inny wymiar. Ja się cieszę z tego, że udawało mi się przystosowywać do tego, tak? Było nas przystosowanie, dużo. Czy też grając w B-klasie od razu wiedziałeś, poziom dla mnie za niski? Grając w A-klasie, no to nie jest to, powinniśmy iść no, wyżej. No dobrze się czułem, pewnie, że tak dobrze się czułem. Grałem jeszcze w futsal. Były występy w futsalu, byłem mistrzem Polski w międzyczasie w futsalu, reprezentantem Polski. Jakoś tak się dobrze czułem w tym, że natura dała mi szybkość przede wszystkim i dobrą motorykę i starałem się to wykorzystywać. Może nie byłem zbyt skuteczny w tych wszystkich poczynaniach, ale nie strzelałem dużo bramek, ale byłem chyba na tyle pożyteczny, że udawało mi się dobrze dostosować do tego grania. No i tak naprawdę omijały mnie kontuzje. To trzeba przyznać, że tam nie miałem zbyt wiele kontuzji. Kontuzje zaczęły się dopiero później już na tym najwyższym szczeblu. Ale nie wiem, czy to wynikało z tego, że inne większe obciążenia, czy może organizm już tak reagował, tak? Z tej gry w futsalu na hali na betonu. Futsal bardzo mocno, nie? Jednak stawy mocno dostają po kość. To było tak, że to w Gliwicach się zawiązywało. To jest taka kolebka futsalu, co by nie mówić, jeszcze Gliwice. I to była taka, znaczy jest, istnieje liga założona przez świętej pamięci Jurka Wojewódzkiego, w której grało setki drużyn. To się nazywała Gliwicka Liga Mini Piłki Nożnej. I tam grało naprawdę no setki, jeśli nie tysiące osób. I te rozgrywki były na betonie, na betonowych boiskach. Więc czy deszcz, czy śnieg, no coś popadało, wiecie, były drzewa, liście spadały, no człowiek na to nie patrzył, można było rozbijać głowę, to tam były cuda, tak, kałuże, ale się grało, człowiek się z tego cieszył. No i tak z tego się zawiązywała ta potem nasza liga zawodowa, bo to ci pasjonaci ją założyli, tak? No właśnie, dzisiaj możemy się szczycić tym, że no jest Ekstraklasa w futsalu, pierwsza liga, druga liga, no ale to tak naprawdę to takie mają początki. Mhm. A to cała twoja przygoda z piłką, kariera,
Kariera, no tak, jak ktoś gra w Ekstraklasie, to ma karierę. To brzmi jak taka czysta pasja, która w sposób niespodziewany przeobraziła się właśnie w karierę. Ja mam wrażenie, że jak chłopak idzie do klubu B-klasy w wieku 19 lat, to nie zakłada, że zagra w Ekstraklasie, tylko chce się poruszać. Słuchajcie, oczywiście, no, to było tak, że myśmy kończyli wiek juniora i niewielu z nas tam zostało w Piaście Gliwice i uwierzyło w to, bo większość szła trzecia liga, no takie to były te chęci wszystkich różnych osób, które też mnie namawiały na trzecią ligę. Ja nie chciałem iść, wiecie, mi pasowało to, że grałem w futsalu, naprawdę, i zarabiałem tam pieniądze, dlatego mówię, dobrze, tutaj w Piaście mogę zacząć. Rodzice mi jeszcze trochę pomagali finansowo wtedy, bo na samym początku nie było lekko, trzeba było buty kupować, nie było żadnych pieniędzy. Ale z roku na rok było coraz lepiej i mówię, w tym futsalu człowiek grał na tak dobrym poziomie, rzeczywiście można było z tego dobrze żyć. Zdobywaliśmy Mistrzostwo Polski z Kliteksem Chorzów i to było najważniejsze. A w Piaście prawda jest taka, że te ówczesne władze, które to wszystko wymyśliły, wspólnie z Piotrem Wieczorkiem, świętej pamięci wiceprezydentem miasta, który o nim trzeba tutaj wspomnieć, bo gdyby nie ta osoba, to Piasta by nie było, tak? Zmarł w tym roku i chyba coś tam było na górze, że ktoś pomagał temu Piastowi, bo nagle ta wiosna była fenomenalna w wykonaniu Piasta, więc no, a miasto pokazuje, że to te Gliwice nie dość, że się tak rozwijają jako miasto, no to wspierają klub i to jest fantastyczne, bo mało jest takich miast, które aż tak wspierają swoje kluby. A tak było zawsze? Jakie były początki organizacyjne Piasta Gliwice w B-klasie? Mieliście, no wiadomo, nie mieliście tego stadionu, bo to nowy stadion. Nie, no stadion, wiecie, jak sobie przypomnę różne anegdotki, jak przyjechała do nas kiedyś Legia Warszawa jeszcze w Ekstraklasie i nam dopuścili ten stadion. Było takie prowizoryczne zadaszenie zrobione, to znaczy tam z płacht jakiś, żeby tylko można było zagrać jakieś mecze u nas w Gliwicach. Ponieważ projekty stadionu dopiero były w fazie, no, że tak powiem, prawie realizacji. Natomiast pamiętam, jak przyjechali piłkarze i tak wyszli na tą murawę, jak to przed meczem się wychodzi, no fajnie, tak, no fajnie, fajnie. Okej, boisko treningowe, tak? A gdzie gramy? No i my tak powiedziałem, my tutaj gramy. No, i to takie były wtedy myślenia niektórych osób, tak? No, biedne Gliwice się wydawało, każdy patrzy przez pryzmat klubu, tak? I wyrabia sobie zdanie o mieście. I tak wtedy było. Tak, myśmy trochę wyprzedzili organizacyjnie sukces, organizacyjny sukces Piasta. Sportowo było naprawdę, naprawdę świetnie, ale to tak jak było widać. Myśmy 2 lata byli w Ekstraklasie i to było ciężkie 2 lata, bo to był pierwszy rok utrzymania, gdzie wszyscy myśleli, dobra, Piast wszedł, ale zaraz spadnie, bo przecież nie wydoli. No i drugi sezon jednak był spadek. Oczywiście bolesny, bo to był moment taki, że te plany budowy stadionu już były na finiszu. No i cóż, i to granie w Wodzisławiu Śląskim w pierwszym sezonie nie było lekkie. Kibice i tak jeździli. Oczywiście frekwencja nie była porywająca, bo dojazdy z Gliwic do Wodzisławia to nie należą do najprzyjemniejszych. Ale najwierniejsi kibice jeździli. Potem było tak, że niestety spadek. Kolejny sezon, gdy Piast grał w pierwszej lidze znowu, granie również w Wodzisławiu, no i takie czekanie na budowę nowego stadionu, na tą realizację. Rzeczywiście udało się i wiecie, dzisiaj wiele osób może powiedzieć, że mały stadion, jakiś tam prowizoryczny, jak to różnie nazywają, ale byliśmy pierwsi na Śląsku, cieszymy się z tego, że byliśmy pierwsi na Śląsku. Miasto nie przepłaciło, bo można zbudować piękny stadion za kilkaset milionów, za 300-400 i potem jest z tym problem, natomiast ten stadion nawet nie wydano 100 milionów na ten stadion i to jest dobre, tak? To pokazuje, że te pieniądze nie są wydawane na lewo i prawo niepotrzebnie. A ta ścieżka od B-klasy do Ekstraklasy była taka spokojna, czy też były takie momenty, gdy wydawało się, że to się może jednak zawalić, ten klub się może wycofać z jakichś rozgrywek, czy też te awanse się nie udają, czy może lepiej odejść gdzieś i zmienić miejsce? Może nie wycofać, natomiast no, były różne momenty, człowiek sobie zadawał pytania tylko takie, co dalej? Tak naprawdę, jeśli chodzi o wybór, futsal czy duża piłka, no wiele razy myślałem o tym, co tu zrobić, gdzie, jak wybrać. W futsalu były sukcesy, Mistrzostwa Europy, tak, po raz pierwszy awansowaliśmy do Mistrzostw Europy w Moskwie, jako reprezentacja Polski, były sukcesy z Kliteksem Chorzów, zagraliśmy w najlepszej ósemce drużyn europejskich, w Lizbonie był wtedy finał.
I człowiek sobie zadawał pytanie, czy w tym kierunku iść, czy w tym kierunku iść, ale to jest tak, jeśli masz do wyboru dużą piłkę, małą piłkę tak zwaną, no to jednak ta duża piłka kusi bardziej. Nie? No właśnie, to jest to, że i kusi, jeśli się widzi, że ten klub idzie w dobrym kierunku, no to, no to nie ma czego żałować. Ja wtedy odbyłem kilka rozmów z prezesem Kirek Suchorzów, Zdzisławem Wolnym, który sam twierdził jedną, mówi: Jarek, ja wiem, ja cię nie będę namawiał, bo ja wiem, co tam możesz stracić. I to był szczery, tak? Te rozmowy były szczere. Natomiast no, ten wybór był dla mnie oczywisty. Piast Gliwice i to było najważniejsze, ale zwątpienie było, jeśli chodzi o klub, tak? Był taki moment, gdy graliśmy baraż o utrzymanie w drugiej lidze z Unią Janikowo. No, to były ciężkie momenty, bo pierwszy mecz wygraliśmy 2-1 na wyjeździe. Branko Rasić nam wtedy łupnął chyba dwie bramki. No i przyjechaliśmy na rewanż do Gliwic. No to taki był mecz, ciężki mecz. Wygraliśmy go 1-0 po rzucie karnym, ale jak sobie przypomnę... Karny przy... był? No był. Faulowany był Paweł Gama, pamiętam wtedy. No, strzelałeś? Nie, ja nie byłem z tych, którzy strzelają. Pamiętam, kto strzelał, Staszek Wróbel strzelał. Pewnie strzelił i no, oczywiście po meczu na drugi dzień, tak, były śmiechy, hichy, hachy, tak, ale nie było lekko, bo przy stanie 0-0 przeciwnicy mieli jeszcze słupek. I, no, i to był taki moment, gdzie nam zajrzało przed oczy takie widmo jeszcze spadku. No, nie. Który to był rok wtedy? Nie pamiętam. Bo do tego już. Ty mówisz, jakby to było wczoraj i widzę, że nie, bo to są takie momenty, że to się pamięta naprawdę. No wtedy się być może napisała dzisiejsza historia Piasta Gliwice. Znaczy nie byłoby Mistrzostwa Polski, gdyby wtedy nie słupek, tylko do bramki. No, wszystko jest możliwe. A wiesz co, zastanawiam, ja mogę, zapytam. Zastanawiam się, do którego momentu ty łączyłeś tę grę w futsalu z grą na dużym boisku. Do którego momentu można to robić jeszcze na takim poziomie zawodowym? Trzecia liga to były takie momenty, że jeszcze można było. Aha. Myśmy byli chyba dwa sezony w trzeciej lidze, jeśli dobrze pamiętam. To pierwszy sezon dawałem radę, ale drugi już nie. Ale to wytrenowaliście wtedy w trzeciej lidze codziennie i potem jeszcze szedłeś na trening futsalu w ten sam na przykład wieczorem. No to no. Się nie dziwię, że później ci zdrowie odmawiało posłuszeństwa, jak miałeś. Tak, wiecie, no, gdy graliśmy w niższych ligach, to często było tak, że rano, bo w tych niższych ligach mecze są średnio, przeważnie, tak, w południe. Na przykład 10 o godzinie 11, przepraszam, niedziela o godzinie 11. Ja wiem, gra w czwartej lidze, nie musimy mówić. A potem 17-18 mecz na hali, tak? Więc człowiek szybko się regenerował. My o 17-18 co innego robiliśmy. No właśnie, to niektórzy robili to, a niektórzy, znaczy niektórzy szli jeszcze pograć mecz, ale mieliśmy taką drużynę w Kireksie Chorzów, że tam piłka to niektórzy cuda czynili z tą piłką, bo czy Krzysiek Kuchciak, wieloletni reprezentant Polski, Krzysiu Jasiński świętej pamięci, Andrzej Szłapa, no i ja mieliśmy taką swoją czwórkę, więc ja tam naprawdę nie musiałem zbyt wiele robić. Ja dawałem im piłkę i oni robili swoje. Fajne jest to, że to grono gliwickich legend powoli się rozrasta, bo pewnie telefon pana Jarosława dzwonił w ostatnim czasie codziennie albo kilka razy dziennie, a teraz jednak dołączyli nowi zawodnicy do tego grona. Nie wiem, czy pan Jarosław się z tego cieszy, czy nie do końca, bo myślę, że teraz Kubasz Matuła jest takim zawodnikiem, którego spokojnie legendą Piasta też można tu. Znaczy mi Kuba imponuje, pewnie, że się cieszę. Wiecie, oczywiście fajnie jest, że klub ma kilka tych osób takich, o których którymi może się pochwalić. Do tej pory ja też cenię sobie osoby, które były wcześniej w Piaście Gliwice. Dla mnie taką ikoną jest pan Kałużyński. O nim się trochę zapomina. To jest osoba, która zagrała wiele meczów w Piaście Gliwice i to też również jest taka ikona, legenda Piasta. Natomiast on nie miał tego szczęścia i nie zagrał nigdy w Ekstraklasie z Piastem, bo wtedy Piast był wiecznym drugoligowcem, dwa razy finał Pucharu Polski. No, ale wracając do Kuby, Kuba mi imponuje i zaimponował mi już wiele lat temu, bo był moment taki, że wydawało się, że Piast go skreślił, był wypożyczony. W Piaście zostało dwóch bramkarzy. W tym jeden, koledzy mówili, że jeden non-stop na bańce, tak 3/4 sezonu. No, nie było lekko, się. No, mieliśmy dwóch bramkarzy, nie będę mówił nazwisk, bo to też nie o to chodzi, ale pozdrawiam. Ale jednego trzeźwego mieliście. Czy też nie? Pomidor. No i wtedy był ten moment właśnie, że no, Kuba wrócił później już z wypożyczenia. Chyba wrócił lepszy. Wydaje mi się, że lepszy, poprawił mocno technikę, silniejszy psychicznie
I tu wtedy pokazał, że on się nie poddaje. Tak? I on się nie poddaje. I to widać właśnie, że on się nigdy nie poddawał. Nawet gdy tutaj w Piaście był Darek Trela, gdzieś tam Kuba zawsze był w cieniu, potem znowu. Co chwilę było tak, że on zawsze był w cieniu. A co było z nim nie tak, że nie był pierwszym bramkarzem? Nie wiem, może za spokojny. On jest spokojny. To taki gość, który ja pamiętam, jak świętowali teraz to Mistrzostwo Polski, jak cała drużyna gdzieś tam poleciała do kibiców, bawili się w swoim gronie, oblewali się tam szampanem. On córeczkę na ręce, do kamerki. Tak w spokoju, gdzieś tam w ogóle z dala od tłumu. Ale z kolei pamiętam taki mecz z Górnikiem zawsze, kiedy nie był bardzo spokojny, bo tego sędziego prawie zmasakrował. A to wiesz, to innego. To są emocje już, tak. No. W czasie meczu to wiecie, to tam różne rzeczy. Ja też kiedyś dostałem czerwoną kartkę i nigdy bym nie powiedział, że ja będę taki brud. Tak, ale gdzieś tam człowiek, no czasem tak jest, tak? Mm-hmm. Że poniesie, a potem powiem, co ja robię. Wiesz, za co ja dostałem najdziwniejszą żółtą kartkę w karierze? Żółtą? Żółtą, bo graliśmy kiedyś... Adam, nie udawaj piłkarza. Nie, no dlatego poczekaj, zaraz powiem, dlaczego dostałem żółtą, to będzie słychać, że nie byłem piłkarzem. Graliśmy mecz na wiosce, gdzieś w Babiaku, to jest taka wioska pod kołem, gość gra w czapce. Była zima i tam czytam początek rundy rewanżowej. Jak skrzydłem biegłem, to mu tą czapkę tak na oczy założyłem i żeby go minąć. I sędzia to zauważył, dostałem żółtą kartkę, więc piłkarze raczej nie dostają takich kartek za coś takiego. Kopacze, tak. Ale Kubasz Matuła podobno nawet w tym sezonie cały czas chodził i powtarzał, gdy Franciszek Plach stał się jednym z najlepszych bramkarzy w lidze, że on jeszcze może wskoczyć i jeszcze pomoże w walce o puchary, wtedy chyba mówił, bo sam nie tylko zakładał... pomógł, to trzeba powiedzieć, że ta obrona rzutokarnego w Bielonią to jest... Ja bym to porównał trochę... Może nie obronił, ale tak naprawdę on zdobył tego mistrza, że pozwolił w ogóle całej drużynie uwierzyć w to. Bo... Ja bym to porównał trochę do narodzin dziecka, że Plach był takim ojcem, który wiadomo, przy poczęciu odegrał super ważną rolę, dbał o tę żonę, woził ją do lekarza, spełniał wszystkie zachcianki, ale ten mega trudny poród odebrał jednak Szmatuła. No, roki specjalizacji robisz. Może nie, kiedyś nie. Chcesz się pochwalić? Mamy ci gratulować? Nie, jeszcze nie, ale kiedyś przyjdę i powiem tak. Nie, wiecie, naprawdę, co by rzeczywiście, no Kuba wskoczył w ostatniej chwili do tej bramki, ale on tak jakby wyczekiwał, tak jak mówisz, on rzeczywiście wyczekiwał i wierzył w to i to nawet u niego nie są słowa, tak? Puste słowa, bo niektórzy mogą powiedzieć, że tak, ja jestem gotowy, zresztą mamy te, wiecie, jak są te wywiady przedmeczowe piłkarze, damy z siebie wszystko, damy z siebie wszystko, tak, wyjdziemy po 3 punkty, a potem się okazuje, że dobra, autobus, tak, parkujemy tutaj i wybijamy piłkę. A u Kuby tak nie jest. On jest szczery i rzeczywiście, jak tu mówimy, że jest spokojny, ale w tym wszystkim jest szczery do bólu i przygotowany zawsze na walkę. I nawet gdy był tym drugim, to wiadomo było, że jak trener wstawi, powie Kuba, dawaj teraz ty, to on nie będzie, no teraz to mi się nie chce, wiecie, są tacy, tak, a teraz to mam cię gdzieś. Nie, on nie, on po prostu wchodzi i robi swoje. No i ten mecz z Jagiellonią, przepraszam ci przerwę, to majstersztyk. Ale po Lechu też, chyba wszystkie redakcje wybrały go do 11 kolejki. Tak. Ludzie do tego tak podchodzili, że z Lechem to on będzie mógł tam sobie wziąć leżaczek, sudoku rozwiązywać i robić różne inne rzeczy. A co by było, gdyby gdzieś czegoś nie wybronił i nagle... Właśnie chciałem nawiązać do tego meczu, że... Paweł, nie wiem, czy się zgodzisz ze mną, że ten sam finisz ligowy, czyli mecze z Pogonią Szczecin i z Lechem Poznań, było widać, że Piast jednak ma związane nogi, że ta drużyna trochę przerosła ich sytuacja, w jakiej się znaleźli i to nie były dobre mecze. Nawet już z Jagiellonią moim zdaniem to było widać, bo pamiętam, że ta pierwsza bramka w pierwszej połowie to też padła po dużym szczęściu, bo tam długo debatowano na warze, czy ta piłka przekroczyła, ale nie, czy nie przekroczyła. Wcześniej Piast też nie dochodził do sytuacji, to był taki mecz na styku i rzeczywiście widać było te splątane nogi, no ale to jednak jest 7 punktów w 3 meczach. To nawet niektóre kluby mają problem zrobić taką serię w środku tabeli, w środku sezonu, kiedy nikt się nie denerwuje. No tak, no pewnie im bliżej końca, tym było ciężej psychicznie, tak? Pewnie, że piłkarze mówili, że tak, że są skupieni, ale no to zostaje z tyłu głowy i teraz ta świadomość tego, że można dokonać wielkich rzeczy, nie wiem, nie rozmawiałem tak z piłkarzami, bo to był taki trudny tydzień, granie co 3 dni, akurat te 3 ostatnie kolejki, ale to było widać, że tak jakby już myśleli o tym, że tak, tu jeszcze dogramy, nie przegrać na Pogoni, a potem to tak, wiecie, to też jest to, gdyby Legia zdobywała punkty, gdyby Legia grała dobrze, to może też byłoby inaczej, a tak naprawdę to Legia, no, 4 mecze, 2 punkty, to o czym mówimy, tak? Taka drużyna nie może zrobić mistrza, więc tutaj Piast chyba wiedzieli dobrze o tym,
że punkt na Pogoni dużo daje, bo ciężko było przewidywać, że Legia wygra na Jagiellonii. No, jakby wygrała z Lubia Psikusa? Gdyby wygrała, tak, ale Legia prezentująca ten poziom jakoś nie dawała. Nie wiem, przynajmniej ja nie odbieram tego tak, że Legia jest w stanie wygrać w Białymstoku. Oczywiście, znaczy meczu nie oglądałem, bo oglądałem wtedy Piasta, tak? Mhm. Wiem tylko tyle, że Legia przeważała i gdzieś tam swoje jakieś sytuacje miała. Natomiast to, że Legia miała sytuację, ona miała sytuację również w meczu z Piastem Gliwice i też wydawało się, że za chwilę coś wejdzie, tak? W pierwszej połowie. Jeśli Piast nie zmieni grania w drugiej połowie, no to może być ciężko, ale Legia nie miała tego, nie wiem, egzekutora typowego, który by tą piłkę wepchnął nawet tyłkiem do tej bramki, tak? Tam były grania wzdłuż linii bramkowej, ale tam nikt nie potrafił tej piłki wepchnąć i to miała Legia problem. Mhm. W tym tygodniu mieliśmy galę Ekstraklasy i zdominowaną całkowicie przez Piasta Gliwice. Mateusz, ty się zgadzasz z tymi werdyktami co do jednego? To znaczy, tak, zdominowałem przez Piasta Gliwice i dalej bym pozostawił ją zdominowaną przez Piasta Gliwice, ale na pewno bym zmienił jedno rozstrzygnięcie i wyróżnił Jakuba Czerwińskiego, bo wydaje mi się, że już kuriozum było to, że on się w ogóle w tej trójce nominowanych nie znalazł do tytułu najlepszego obrońcy sezonu, bo był tam był Jędrzejczyk, Sedlar i Mladenowicz. I wydaje mi się, że tutaj za kolegę klubowego mógłby się Kuba znaleźć, bo no, ja też byłem kiedyś w takiej kapitule i mniej więcej wiem, czym się kierują osoby, które w niej zasiadają i na pewno rzecz, która u obrońców nie jest tak ważna, a jednak jest bardzo mocno eksponowana, czyli liczba strzelonych bramek. Sedlar miał tych goli najwięcej w lidze i w dużej mierze z rzutów karnych, ale to też pewnie w jakimś stopniu zaważyło. No i on jednak w tych ostatnich tygodniach poprzedzających wybory kapituły był w bardzo dobrej formie. Poza meczem z Jagiellonią. No tak, ale to już był ten pierwszy mecz poza, no to też troszeczkę obnażył ten wybór, tak mi się wydaje, bo Jakub Czerwiński naprawdę i w rundzie wiosennej i w rundzie jesiennej, jeśli ja to nawet sprawdzałem wczoraj i no, jeśli się dobrze skupimy, to znajdziemy jeden słabszy mecz, 1 na 36, bo on tylko jeden opuścił, to naprawdę wszyscy w Gliwicach powtarzają, że to on jest liderem tej defensywy. No i trochę jednak było zaskoczenie tym, że Aleksander Sedlar jest nominowany, a nie Jakub Czerwiński, ale to tak wiadomo, trochę niezręczna sytuacja mówić dzisiaj, o tym gościu. Dzisiaj z perspektywy czasu można się łapać za głowę, że Legia Warszawa oddała Czerwińskiego po to, żeby ściągnąć Mauricio oraz Inakiego Assisa. Tak, i zapłaciła jeszcze Maciejowi Dąbrowskiemu, żeby tym samym pociągu odjechał do Lubina. Tak. No, na pewno kuriozalna sprawa, też ludzie troszeczkę uśmiechają się na myśl o tym, że poniekąd Legia sfinansowała to mistrzostwo, że płaciła pewnie część wypłaty Tomaszowi Odłowcowi. No, goli Odłowca chyba, biorąc pod uwagę wagę tego gola, golem sezonu tak naprawdę. Znaczy, wagę nie, i nie tylko, nie tylko wagę, no właśnie. Wagę i urodę. A czy być może znaleźlibyśmy ze 2-3 ładniejsze gole, ale w meczach, wiecie, typu Wisła Płock, Zwonimira Korzowia. Technicznie ten strzał był perfekcyjny. Fenomenalny. Powiem wam szczerze, ja bym tak chciał zobaczyć kiedyś w treningu. Czy ktokolwiek tak umie zrobić? Czy Jadłowiec tak umie? No, myślę, że on się cieszy, że to raz mu wyszło. Nie wiem, co mu tam w głowie kiełkowało, tak? Że podszedł do tego uderza. Naprawdę, no, ale ja się zastanawiam, który z piłkarzy byłby w stanie coś takiego powtórzyć w ogóle na treningu. Oczywiście lewa noga, myślimy o Messim. No ale no, to była... Tak daleko wybiegasz, myślę, że polską ekstraklasę ci chodzi, a ty już tak globalnie patrzysz. Nie, ja patrzę. Paru by strzeliło pewnie. No, tak, słuchajcie, w polskiej lidze ta bramka była naprawdę tak fantastyczna, że tą bramką można się chwalić w Europie. Bo wyglądało, że ta piłka poleci tam gdzieś do Chorzowa, tak. Nie? A ona nagle spadła. No, dokładnie, tam na cmentarz, który jest za stadionem. No, ale trafił i to jest to, że Piast miał dużo szczęścia oczywiście w meczu z Jagiellonią, tak? Znaczy szczęścia, no szczęście, że trzeba sobie pomagać, ale strzelając taką bramkę i za chwilę broniąc to, co zrobił Kuba Szmatuła, to tak chyba napędziło wszystkich, że już zdali sobie sprawę, że nic złego się nam nie może stać. Za chwilę był mecz Legii z Pogonią, gdzie był remis, no i nagle wow, autostrada do mistrzostwa, tak? Nagle okazało się, że to nie jest tak, że wszystko zależy jeszcze od Legii, tylko panowie, teraz już tylko i wyłącznie od nas, tak? A to słusznie, że dzisiaj patrzymy na Piasta Gliwice jak na drużynę, która, po której nie obiecujemy sobie awansu nawet do drugiej rundy?
No, gdy przejrzeliśmy listę drużyn, z którymi może zagrać Piast Gliwice już na samym początku, w tej pierwszej fazie, bo wiadomo, że ta drużyna nie będzie rozstawiona. Ja bym chciał mecz Dudy Lange. Albo Dundalk. Dwie drużyny. Generalnie tam jest mnóstwo drużyn, które już nam nie sprawiły psikusa, tylko nas upokorzyły w tych europejskich pucharach, jak Sheriff Tiraspol, jak bodajże Astana. No, chciałbym z jednej strony, żeby Piast wziął rewanż za to, co się wydarzyło wcześniej z udziałem innego klubu, ale z drugiej strony chciałbym, żeby ten los przydzielił nam zespół raczej z tych dolnych rejonów, jeśli chodzi o klasę, bo gdy widzę Celtic, gdy widzę kilka innych firm, ja no to... Ja wolę, żeby Celticiem grać, szczerze mówiąc, bo wiecie, i oni chyba też tak kalkulują, że nie wydaje mi się, żeby w Piaście myśleli bardzo mocno, napalali się na to, że przejdą tą rundę. No dobrze, lepiej pytanie. Zagrać chyba z tym z lepszym drużyną. A ja mam pytanie, gdyby na przykład, patrząc na aktualną formę obu drużyn, które walczyły do końca o mistrzostwo, czyli Legia Piast, gdyby Legia teoretycznie zrobiła mistrzostwo, to mówilibyśmy teraz o czym, że przejdziemy, żeby Legia przeszła pierwszą rundę, czy żeby jak najdalej? Tak. No, Legia miałaby właśnie zupełnie inne losowanie. Ale wiecie, no ja Legia myślę... by teraz grała z mistrzem powiatu Łomżyńskiego. A przeszłaby? A tego nie wiem. No bo tutaj mówimy, wiecie, mówimy o różnych drużynach, tak? Legia kilku lat nie przeszła nikogo, łącznie z Rakowem Częstochowa, więc mamy zamiary uchwalić. Ja myślę, że tutaj, wiecie, Piast prezentował naprawdę fajną piłkę, grał dobrze. Oczywiście sztuką teraz jest trzeba było utrzymać ten skład. Może nie utrzymać, ale trzeba się wzmocnić, bo mistrz Polski nie może myśleć tylko o utrzymaniu składu. Trzeba się wzmocnić i tak naprawdę zobaczymy niedługo, jak skład będzie wyglądał. Jeśli ten skład niewiele się zmieni, to rzeczywiście możemy powiedzieć, że Piast jest gotowy na to, żeby może, nie wiem, czy zaistnieć. Zaistnieć to może być zbyt mocne słowo, ale no, tą pierwszą rundę powinien bez problemu przejść. Najpierw musi wygrać pierwszy mecz w europejskich pucharach. To będzie ich trzecie podejście. Na razie Göteborg, tak. 0-3 bodaj w dwóch meczu. Karabach Agdam, też 4 bodaj strzelili w dwóch meczu, więc najpierw niego nie wygrałem pierwszy mecz. Ja, wiadomo, to jest piękna, romantyczna historia, ale jak tak na trzeźwo spojrzymy, to nie wydaje mi się, żeby to była drużyna, która może gdzieś tam powalczyć w pucharach. No, to zobaczymy od przeciwnika oczywiście. No, jasna to sprawa, to... No, ale mimo wszystko, nawet jak trafią na jakiś Sheriff Tiraspol, to... Bardzo postacią jest Dziczek w tej drużynie. Chciałem cię zapytać, czy sądzisz, że on powinien już wyjechać, czy jeszcze pograć rok w Gliwicach? Wiem, że chce wyjechać, tak jak słychać nawet w tych wywiadach. Myślę, że dla niego ważne będą te mistrzostwa, które przed nim. No to może piłki nie dotknąć przecież. No. Gdzie? Z Hiszpanią, Belgią i Włochami? Może być właśnie takim przecinakiem akurat. No może się pokazać. A biega się na pewno. Tak, umie biegać, ale... Co ktokolwiek będzie? Się wypromuje z naszych piłkarzy na takich mistrzostwach, to Kamil Grabara i no. Tyle. No tak będzie. Albo defensywnie, no może gdzieś ktoś... O, jak w wiatrach zrobią, nie, to też. Wiecie, ja też stawiam na to, że bramkę. Ktoś będzie, nagle się okaże, że będzie ścianą nie do przejścia i co? No wszystko jest możliwe, tak? Od kogoś się odbije tam jeden cały fragment gry i co? Ścianie do przejścia, jak w Piaście Gliwice graliście z Kamilem Glikiem, to sądziłeś, że to będzie zawodnik, którego potem będziesz oglądał w meczach Ligi Mistrzów w telewizji? No może nie Ligi Mistrzów. Ale on miał coś takiego, że w sobie, że ten charakter miał no, niesamowity. To był facet, który czy w treningu, czy w meczu, on był jak w transie, tak? Nie było dla niego zmiłuj się, po prostu wiedział, co ma zrobić. I czy czasem się śmialiśmy oczywiście, bo wiecie, jak już zaczyna dobrze iść, to dziennikarze, choćbyś nie wiem, ile klopsów zrobił w meczu, to i tak dostaniesz notę najwyższą, to tam w drużynie. Ale wiele razy ratował nam skórę i często było tak, że gdzieś piłkarze do wrzutek, które były wrzutki na pułapie kolan, to on nawet głową tą piłkę wybijał i nie bał się wchodzić. Po prostu to jest taki typ. I wtedy było to, że on jak wchodził do drużyny, do Piasta, pamiętam jego debiut na Jagiellonii Białystok, zmienił Pawła Gamle, wszedł do środka, to słuchajcie, młody chłopak wchodzi na wyjeździe na Jagiellonii. Myśmy przegrywali wtedy 1-0 w Ekstraklasie. Niezła ta pamięć, naprawdę. A tu w której minucie szedł? Nie wiem, powiem ci. 69. Nie wiem, czy nie. To było pochmurne. Dobra, już. Ale wtedy mi zaimponował tym, że wszedł i rulety zaczął robić, jeździć między przeciwnikami. No młody chłopak bez układu nerwowego, tak patrzyliśmy na niego. A to chyba jego ostatnia ruleta była. Pamiętam. Ale no, może na fantazję jeszcze hiszpańskiej poszedł. No ale tak się pokazał, tak? No to pokazało, że dał siebie poznać jako takiego przygotowanego już do ekstraklasy. I kolejny mecz już zaczął od początku, tak?
Przy czym coś mi się tam skojarzy, że jego żona Marta opowiadała, że ona kiedyś powiedziała Kamilowi, że musisz z Piasta jak najszybciej odejść, bo ta drużyna jest za wesoła dla ciebie i oni wciągnął się w coś innego niż piłka nożna. Albo transfer, albo koniec kariery, bo ja pamiętam ten wywiad, że tam ludzie wypadali z autobusu. Tak, dokładnie. Były momenty różne, rzeczywiście. No cóż, nie ma co tutaj mówić o nazwiskach, ale na niektórych osób człowiek nie miał wpływu. Wiecie, to jest tak, jeśli ktoś zauważa, że o, jest fajny młody chłopak, ma menadżera i tam już świta mu różna liga zachodnia, no to można się do niego fajnie przyczepić i go poprowadzić, tak, by zostać jego przyjacielem. I takie osoby były. Ja się w to nie bawiłem, człowiek się starał gdzieś rozmawiać, ale nie miał siły przebicia wtedy już, tak, to było tak, że wolał to spokojnie zostawić gdzieś tam z boku. A Kamil był taki, że on wiedział, do czego dąży. Mówiło się już o tym transferze. I nie ukrywam, że cieszyli się z tego, że odszedł z tego transferu. Bo rzeczywiście, gdyby został jeszcze pół roku nawet w Piaście, no to kto wie, w której lidze, gdzie by skończył. Tak? On musiał zrobić ten krok do przodu. Mhm. No dobrze, wróćmy do teraźniejszości. Postawiliśmy trochę kreskę na Piasta w Europejskich Pucharach. Znaczy nie, żeby to tak nie zabrzmiało. Bądźmy sprawiedliwi, kluczowe, ktokolwiek by został mistrzem Polski. To byśmy też na niego stawiali kreskę. Tak, kluczowe będzie to, co powiedział pan Jarosław, że ile osób odejdzie z tego zespołu i jak będą oni zastąpieni. I trener, i dyrektor sportowy mówią o 2-4 odejściach. To już będzie odczuwalna strata, ale myślę, że do pogodzenia się z tym i do załatania, ponieważ Piast robił bardzo dobre transfery. W zasadzie tym Piast pokazał miejsce w szeregu na przykład Lechowi Poznań, nie tym, że na boisku wyglądał lepiej, tylko bardziej tym, jak działał w zaciszu gabinetów, bo no, jak pan Karol Klimczak mówił, że jest 50% skuteczności, no to... A było 17, no to w Piaście Gliwice mogą spokojnie mówić, że to jest, nie wiem, 60-70%, co w warunkach ekstraklasy jest kapitalnym wynikiem, bo no, w zasadzie nawet te transfery z Hiszpanii, które zawsze są takie, albo się uda, albo się nie uda, albo będzie Carlitos, albo będzie Dioni, no to nawet pan dyrektor Wilk mówi o tym, że to było w pełni przemyślane, że ci zawodnicy byli oglądani na żywo, że był prowadzony na ich temat wywiad środowiskowy, głównie ze sprawą Gerarda Badii i widać, że to jest wszystko robione z głową. Dlatego ja wierzę, że również teraz, gdy jest duży sukces i gdy ta presja będzie zdecydowanie większa, żeby tych piłkarzy sprzedawać, również to wszystko będzie robione z głową. Będzie robione, myślę, że będzie robione. Natomiast to jest to, że Piast też jak dobierał zawodników, to jeszcze jak patrzymy na ich charakter, oni wszyscy się świetnie wkomponowali w szatnię. To jest ważne. I tutaj nie możemy zapomnieć o jednej osobie, która tak naprawdę była tym, nawet Walencja mówi o tym, tak, dziękuję Kamilowi Kogutowi, który jeździł, oglądał i to on tak naprawdę wyłapywał tych zawodników i tutaj mu trzeba oddać szacunek za to, co zrobił, bo facet pościągał naprawdę świetnych zawodników do Piasta. Nie pamiętajmy, że zimą przyszedł tylko Paweł Tomczyk i jako kompletne uzupełnienie składu, bo on dość długo czekał na szansę i to jest też takie bardzo fajne, bo o ile Lechia, też nie było tych transferów do klubu i to było odczuwalne w końcu, że ta kołderka jest troszeczkę za krótka i mówiąc kolokwialnie, spuchli zawodnicy Lechii Gdańsk. A Piast, pomimo tego, że grał takim samym składem jak w rundzie jesiennej, mimo wszystko rósł z meczu na mecz. Tak, i on miał kontuzję. No, patrzmy też, co robi trener, tak? Jak wyglądają jego treningi, bo chyba to też jest takim najważniejszym ogniwem. No co z tego, że będziemy świetnie przygotowani, będziemy mieli świetnych zawodników, a za chwilę tego coś pociągnie, tego dwójka pociągnie, ten sobie Achillesa naciągnie. Mieliśmy takiego trenera, co potrafił zajechać drużynę, tak? Pewną, no taką dosyć ważną w Polsce. No, byli różni trenerzy, tak, ale Piast wyglądał świetnie motorycznie w tym wszystkim do końca i to jest dobre, bo Piast potrafi, jeśli trzeba było, to tworzył tę sytuację z przodu. Nie brakowało ich sił. Oczywiście nie mówimy o tych dwóch ostatnich meczach, o których już tutaj wspomnieliśmy, że nie były może takie wybitne w wykonaniu Piasta, ale w tych poprzednich Piast imponował i dominował. Też było mu o tyle łatwiej, że nie grał w Pucharze Polski, takie jak Lechia, która musiała w czwartek grać w finał, a potem w niedzielę na Krakowie. Ojej, Paweł broni. No, Nie padło jeszcze to nazwisko, ale gdzieś w powietrzu fruwa nazwisko Waldemara Fornalika, który jeszcze wprost nie został tu pochwalony. Ja muszę powiedzieć, że historia Piasta to jest dla mnie też przykład na to, żeby mówiąc krótko, absolutnie nie słuchać piłkarzy,
w kwestii tego, co mają do powiedzenia na temat swoich szkoleniowców. Przypomina się ten słynny wjazd z Błażejem Augustynem, gdy określił Diego Simeone jako trenera. Tu pada niecenzuralne słowo, nie najlepszego, w każdym razie nieudacznika. Potem się okazało, że ten Diego Simeone to coś tam o tej piłce wie, tam są kluby, które go zatrudniają i mu płacą nawet pieniądze. Natomiast znam historię sprzed sezonu, gdy jeden z piłkarzy Piasta Gliwice, dzisiaj bardzo uznany, zadzwonił do swojego menadżera i powiedział: zabierz mnie stąd, bo z tym trenerem my tu nic nigdy nie osiągniemy. I mija jeden sezon. Chłopak dzisiaj jest jakby w blasku fleszy. Pierwszy wypina pierś. Waldemar Fornalik jest trenerem sezonu. Dziękuję trenerze. Mówiąc krótko, dobrze by było, żeby piłkarze skupili się wyłącznie na ocenie własnych umiejętności. Ja gdzieś widziałem taką wersję wydarzeń, że po zajęciu tego 14 miejsca w poprzednim sezonie, gdzie Piast utrzymał się dopiero w ostatniej kolejce, po meczu z Niecieczą, że był bardzo mocno grany temat rozstania się z trenerem Fornalikiem, ale to po prostu było za drogie, że trzeba by było mu jeszcze przez rok płacić, no to skoro mamy płacić, no to już zostawimy tego trenera. I no w ogóle jak powikłane są te losy, no to widzimy, jest gala Ekstraklasy, przepraszam, wręczenie nagród już po sezonie na stadionie Piasta i prezes Ekstraklasy sam Marcin Animucki nagradza Waldemara Fornalika, przecież kilka lat wcześniej zwolnił go z Widzewa. I to w momencie, gdy chyba Widzew był na pierwszym miejscu, więc powikłane jest to wszystko. Znaczy, to jest o tyle dobrze, że tak jak mówicie, rzeczywiście no, przekaz medialny był taki, że mówiło się już o różnych następcach, tak, po poprzednim sezonie w Piaście Gliwice, no ale został trener i teraz nie wiem, jak to przyjąć, tak? Czy rzeczywiście klub tak dobrze przemyślał tę sytuację i jednak doszli do wniosku, że warto dać mu szansę? Czy to się jakoś tak szczęśliwie zakończyło? Ale prawda jest taka, że trener Fornalik pokazuje, że jeśli da mu się trochę czasu, tak, no to coś potrafi zbudować. I w Chorzowie również tak miał, może nie miał zbyt kolorowo finansowo, no, ale potrafił wprowadzać młodych chłopców. I ja myślę, że teraz jest również czas na to, aby zacząć wprowadzać kilku młodych chłopców, bo to jest jeszcze ważne, pamiętajmy. Tylko, żeby nie było tak różowo, pamiętajmy Waldemara Fornalika z Ruchem Chorzów. Sezon 2010, trzecie miejsce zajęli, potem puchary, odpadli z Austrią Wiedeń i na następny sezon dopiero 12 pozycja w lidze. Więc też sztuką będzie to, czy on będzie potrafił utrzymać tę drużynę. Nie, no sztukę to on już dokonał. To nie, no jasno, nie okay, stawiamy tak, natomiast pamiętajmy to, że to idzie taka sinusoida. Ja też nie wiem, jak będzie Piast wyglądał. Oczywiście może mieć skład. To tak, z poprzedniego sezonu, podwinąc skład i z tego sezonu, niewiele się zmienił, no ale ta gra się zmieniła, tak? I my nie wiemy, czy teraz rzeczywiście będzie dalej to tak będzie szło, czy nagle się okaże, że Piast będzie walczył o bycie w pierwszej ósemce. No, to jest polska liga, tego nie zrozumiesz. I naprawdę będziemy dopiero mądrzejsi po kilku meczach, no bo nie wiemy, no początek jest szalenie ważny, początek ligi, początek pucharów. Jeśli ta drużyna znowu zatrzymi, no to będzie ok, ale jak nie, no to wszystko jest możliwe. Ja myślę, że Piast ma wszystko, żeby być taką Jagiellonią Białystok ostatnich lat, która może tego mistrzostwa nie zdobyła, ale jednak mimo wszystko cały czas kręciła się wokół tego podium. Miała czasami mistrzostwo na nodze, bo Piotr Tomasik w zaliczonym czasie meczu z Lechem Poznań nie trafił i byłoby to mistrzostwo, ale no cały czas była w tym czubie i nie widzę przeciwwskazań, żeby Piast też nie miał... Nie mógł cały czas walczyć czy to o puchary, czy to o Mistrzostwo Polski, bo też tak jak powiedział pan Jarosław, że Gliwice cały czas się rozwijają i to wszystko wygląda tak przemyślanie, rozsądnie i tak dalej, chyba w ogóle finał Eurowizji będzie w Gliwicach niedługo, prawda? No to tak jak jako miasto to wszystko idzie. Tak, w listopadzie. Ale też wielkie... A to przyjeżdżacie? Ale też wielkie wydarzenie, no jakoś cała Europa bierze w tym udział i cała Europa spotka się w Gliwicach, także no Piast jest klubem miejskim. Ale nie także... na stadionie. No tak, nie na stadionie, ale to też pokazuje, że Piast ma... A czy nas reprezentowała Roxana Węgiel? Nie wiem. Mam nadzieję, że ktoś lepszy niż w tej dorosłej Eurowizji. Tak, ja chciałem tylko powiedzieć, że rozmawiałem trzy dni temu z Waldemarem Fornalikiem i tylko poprosił, żeby go nie nazywać już smutnym Waldemarem. No powiedziałem, że jako, że już nie jest smutny, tylko wesoły, co ewidentnie zarejestrowały kamery, no to ksywka straciła na aktualności, więc już odchodzi do lamusa. Nie ma już smutnego Waldemara, jest wesoły. Jest King. Wraca Walde King. Tak jest. Gorąco bardzo też w drugim klubie, który to mistrzostwo nie wygrał, tylko przegrał, mówiąc krótko. Aleksander Wukowicz udzielił wypowiedzi, które sugerują, że jego piłkarze nie za
Nie biegali wystarczająco intensywnie, żeby myśleć o wynikach. Mnie się wydaje, że jedyne, co Legia robiła w ostatnich meczach, to biegała intensywnie, poza pierwszą połową z Pogonią Szczecin, bo wtedy rzeczywiście stało się coś dziwnego. Natomiast ta drużyna nie miała żadnych innych atutów poza bieganiem. W Białymstoku ona walczyła. W ostatnim meczu walczyła, cały czas cisnęła. Był atak za atakiem, sprint za sprintem. Wyliczono zresztą, że Legia tych sprintów wykonywała znacznie więcej niż chociażby Piast Gliwica. Więc... Najwięcej w lidze razem z Zagłębiem Sosnowym. Najwięcej 110. No właśnie, więc chyba lepiej by było, żeby Vukovic raczej wytłumaczył, dlaczego taka, a nie inna taktyka, dlaczego taktyka bez napastnika w Białymstoku, dlaczego taki, a nie inny skład, dlaczego takie, a nie inne jego wybory, dokąd on w ogóle zmierza z tą drużyną, jaki ma na nią pomysł, bo te jego wypowiedzi o braku za... To trochę widać, prostackie że już po prostu. Długo przebiega w Polsce. Populizm chyba. Chęć przypodobania się kibicom. Że... Ja też tak uważam. I odepchnięcie odpowiedzialności od siebie, wskazania palcem winnych. Ale panowie, po czym poznacie trenera nie do końca znającego swój zawód? Po tym, jak na prawie będziecie mówić, że masz tylko biegać. Nie pokaże ci jakichś założeń taktycznych, nie będzie ci na to zwracał uwagę, tylko będzie ci kazał, tak jak powiedział Vukovic. Więc dla mnie absolutnie, to jest populizm, to co Paweł powiedział. W Polsce polska myśl szkoleniowa, ta w cudzysłowie taka. Taka, której się mówi, że jest taka zabawna, że trzeba znać te filmiki z neta, no gdzie. Ale Aleksander Vukovic jest serwem. No ale całego kariera szkoleniowa jest związana z Polską. Zmierzam do tego, że już zadomowił się w Polsce na tyle, że chyba wyczuł, że co będzie dobrze odebrane, ale zostało to odebrane fatalnie. W złym momencie przede wszystkim to powiedział. Potem wypowiedzi Szymańskiego, kiedy on się boi przyznać do tego, że jest legionistą, nie chce odrzucać siebie tą odpowiedzialność. Bardzo zły moment na to, żeby takie słowa wypowiadać. I też wzięcie za przykład Adama Chloszka, którego Legia kompletnie odpuściła, a mogła go zostawić. I nie wystawiasz go, tylko wystawiasz Rosze. No tak. W pierwszej składzie, a potem mówisz, że tak naprawdę tym gościem, który ma charakter, to jest ten, co siedział na ławce. No przecież to jest absurd. No tak, to jest generalnie no, kultura dyskusji w Polsce o piłce jest taka, że my często odwołujemy się, my też, dziennikarze, często odwołujemy się do tego przygotowania fizycznego, choć my w ogóle kompletnie czasami bez pomysłu, ponieważ my dostępu do tych wszystkich danych, czy obecności na treningu. A to jest dyskusja wyłącznie, jak to się odbywa w Polsce. Znaczy, nigdy nie widziałem w Hiszpanii, żeby któraś drużyna, czy któryś dziennikarz o którejś drużynie powiedział, że ona jest nieprzygotowana fizycznie. Znaczy, dlatego mi się bardzo oni podoba... Oni w ogóle nie znają tego pojęcia, że można tego użyć jako wymówki. Mi się podoba podejście trenera Marka Papszuna, który, gdy mu powiesz, że piłkarz jest nieprzygotowany, no to on dostaje gorączki i najchętniej pogoniłby go jak najszybciej z klubu, bo on podchodzi do tego na takiej zasadzie, że jak zamawia kominiarza, żeby mu tam przeczyścił komin, no to on mu nie kupuje drabiny i tych wszystkich przyrządów i tak dalej. Tak samo narzędziem pracy piłkarza jest jego ciało, czy to ciało jest przygotowane do wysiłku i tak ma, i sam piłkarz ma przede wszystkim o to zadbać, a nie szukać takiej łatwej wymówki, bo tak naprawdę do tego to należy sprowadzić, że to jest łatwa wymówka dla piłkarzy, dla trenerów, którzy na przykład przejmują drużynę w trakcie rundy i mówią, że przygotowania były zawalone, dla części ekspertów, którzy też w zasadzie oni, wydaje mi się, że część ekspertów bardzo lubi, gdy tego grania w piłkę jest mniej, a tego kopania się po piszczelach czy jeżdżenia na dupie jest jak najwięcej. Kończąc na dziennikarzach i na kibicach, bo kibice też pewnie zgodzicie się, że zawsze jak jest zmiana trenera... Musi też zawsze jest takie, że jest radość, gdy przychodzi trener, który złapie piłkarzy za mordę, jak to się kolokwialnie mówi. To jest taki element zemsty na piłkarzach, którzy zawiedli. No i teraz chce, żeby przyszedł ktoś, kto da im w kość. Nie to, że oni mają wygrywać dzięki niemu, tylko żeby po prostu było im źle. Krzysiek, ale to jest taka rzecz. Zobacz, jak ktoś się nie zna na piłce, to pierwsza rzecz, jaką dostrzeże, to jak będzie ktoś biegał, jak będzie robił dużo wślizgów. Jak ktoś się nie zna na piłce, to będzie tego wymagał. Jak ktoś się zna na piłce, to będzie mówił, żeby się lepiej ustawił, żeby potrafił podać z pierwszego kontaktu, żeby potrafił sobie od razu zgubić rywala przyjęciem i tak dalej, i tak dalej. To tego będzie taka osoba wymagać. Słuchajcie, my sobie mówimy, że my mamy ligę fizyczną, że piłkarze są przygotowani. Michał Kopczyński poszedł z Legii, z klubu z absolutnej czołówki polskiej ekstraklasy do Nowej Zelandii. Pół roku musiał, nie, trzy miesiące musiał tam dotrenować, dojść na odpowiedni poziom, żeby w ogóle być brany pod uwagę w ustalaniu składu. On nie łapał się w drużynie w lidze australijskiej, w drużynie z Nowej Zelandii, grał w rezerwach. On sam mówi, że potem przeszedł najcięższe przygotowania do sezonu tam właśnie w Nowej Zelandii. Nie tu w Legii, gdzie grał w Lidze Mistrzów, tylko gdzieś tam na drugim końcu świata. No to o czym my mówimy? My mamy ligę dobrze przygotowaną fizycznie? Nie. I to nie jest jeden przypadek. Darwidasz Sernas też przecież strzelał w polskiej lidze. Strzelał gole, świetnie wyglądał, poszedł do Australii. Świetnie on wyglądał przez
jeden sezon. No, potem po tym sezonie i bardzo szybko potem poszedł do Australii, z tego po tym dobrym sezonie. W Australii potem sam prosił, żeby kontrakt rozwiązano, bo mówił, że nie wyrabia. Pobył tam 3 miesiące i wrócił do Europy. Mhm. No i takich przykładów można pewnie mnożyć, nie tylko jeżeli chodzi o Ligę Australijską. A żeby wrócić na polskie wojska i do Legii, i trochę do Piasta, to mam wrażenie, że gdybyśmy chcieli dopisać kolejny dość absurdalny odcinek tego sitcomu pod nazwą Zarządzanie Legią Warszawa, to widziałbym to tak. Michał Kucharczyk, skreślony przez Legię, idzie do Piasta Gliwice i broni tytuł mistrza Polski, strzelając gola na Łazienkowskiej w ostatniej kolejce. Zgadzacie się z tym, że tak szybko postawiono, znaczy szybko, w kilku latach, ale że postawiono w końcu krzyżyk na Michale Kucharczyku, bo on też poniekąd został wskazany palcem jako piłkarz, który bardzo mocno zawiódł. Nie mam wrażenia, że z tych wszystkich zawodników, którzy się przewinęli przez Łazienkowską, to akurat jego należałoby wskazać palcem na pierwszym miejscu. To wielokrotnie już tak bywało, że jak coś się działo źle w Legii, to Michał Kucharczyk był obwiniany, że donosi mediom, był odsuwany od zespołu. To był właściwie w kalendarzu Legii, jak jest głupia wypowiedź Mioduskiego, to jest drugi element, to jest odsunięcie Kucharczyka od składu. No i teraz odsuwają go na dobre. I tak się zastanawiam, bo są oferty za Carlitosa. Jeśli Legia pozbędzie się tych dwóch piłkarzy, to czy ściągnie dwóch lepszych od nich? A moim zdaniem z umiejętnościami transferowymi pana Mioduskiego, no to nie jest wcale pewne. No jest no tak jest Agra. Jest też Lucjan Brychczy. To nie o to chodzi chyba. I pewnie zagrałby lepiej, bo trudno zagrać gorzej. No, moim zdaniem jest wątpliwe, że Legia znajdzie lepszego piłkarza niż Michał Kucharczyk i Carlitos z tymi ludźmi, którzy ją zarządzają obecnie. Z tym, że tam w ogóle było ciężko, jak patrzymy na to, co robił poprzedni trener Sapinto, no to chyba w tą szatnię, mówiąc brzydko, rozwalił. Bo tam było coś nie tak. Potem próbowana reanimacja, ale chyba nie do końca to przyniosło skutek i teraz takie dziwne jest to szukanie winnych. Właśnie to jest to, akurat czy Arek Malarz czy Michał Kucharczyk gdzieś tam zawsze byli utożsamiani, przynajmniej w Polsce, tak, jako legioniści. Nagle z nich robi się no, kozły ofiarny. I samo to pokazuje, że w tej szatni nie działo się zbyt dobrze i jeśli trener stawiał na różnych nowych, którzy przychodzili, tak, Hiszpanie, Portugalczycy, którzy pokazywali tak, my damy radę, bo my jesteśmy techniczni, my zagramy taką piłkę, że wow, nas tu będą oklaskiwać wszyscy, ale no, co z tego, jeden, drugi dostał dwa razy po nogach, tu się obraził, ktoś mi nie podał piłki, no i tyle. I widzimy, jak na ławce znowu siedzieli. Nie mieli legijnego DNA. Prawdziwi legioniści tak zwani, tak, no i potem, wiecie, jeśli nie ma wyników, no to ta atmosfera siada i tak to jest. I myślę, że w tej Legii wszystko siadło, a tutaj co do trenera Wukowicza. Ja jestem ciekaw, jak on teraz przygotuje zespół i jak ten zespół będzie wyglądał, no bo okej, można powiedzieć jedno, przyszedł w trudnym momencie, miał to poukładać, wydaje mi się, że on przyszedł po to, żeby zbudować atmosferę, bo tam nic więcej nie dało się zrobić w ciągu kilku miesięcy ostatnich, natomiast wydawało mi się, że tam atmosfera jest najważniejsza. I był taki moment, że no, myślałem, że zaskoczą, że będzie okej, że jednak ta Legia zaraz odpali. No nie odpaliła. Pytanie tylko, co zrobią teraz? Jak trener przygotuje drużynę? I tak jak tutaj mówicie, tak? Czy będą walczyć, czy będą strzelać, czy nie? Właśnie, no to jest dobre pytanie, ale to nie wiem, kto za to odpowiada, za politykę transferową w Legii. Oni też jeszcze tego nie ustalili, ale ten moment się zbliża, gdy ktoś będzie musiał to wziąć na klatę. Rzucać kostką jak co pół roku. Albo grać w kamień, papier i nożyc, kto w tym roku przygotowuje transfery. No dobrze, widzieliśmy też, bo Legia przymierza się w tych transferach do młodych piłkarzy, przede wszystkim na przykład z Bayernu Monachium. To i się przymierza. Ale to chyba nie musi wypalić. Natomiast Zyla podobno był trochę zaskoczony. Jednak? No gdzieś tam padło już na tych legijnych portalach, że to już jest w zasadzie dogadane, a piłkarzowi chyba nie za bardzo uśmiecha się przeprowadzka do Polski na tym momencie kariery. To pamiętam, jak wyglądało. Zobacz, on tu jest z Bayernu, gra teraz na mistrzostwach u nas. Bierzemy. No i wzięli. I nie wzięli. Tylko, no w każdym razie, do czego zmierzam? Legia celuje w tych młodych piłkarzy, ale jak patrzymy na tych młodych piłkarzy w czasie Mistrzostw Świata do lat 20, no idzie się załamać. Powiedzmy sobie szczerze, mieliśmy tu gościa Jacka Magierę kilka tygodni, miesięcy temu.
No już wtedy, jak widzieliśmy skład, jakim on dysponuje, powiedzieliśmy mu szczerze, że współczujemy mu, że trzeba rozegrać te mistrzostwa świata, bo będzie trochę wstydu. I to u siebie. I to u siebie. Wszyscy patrzą. Ta drużyna w takim składzie prawdopodobnie nie utrzymałaby się w Ekstraklasie, przynajmniej ja nie byłbym przekonany, że miałaby na to szansę. Ja byłem na tym meczu i nawet taka niezręczna sytuacja, bo rozmawiałem z Portugalią. Taka niezręczna sytuacja, bo ci kolumbijczycy umieją grać w piłkę. Nie, nie, i trochę to inaczej mówię w swoim kontekście, bo portugalski dziennikarz zapytał się mnie o trzech zawodników z Polski, których mógłbym mu polecić do takiej bardziej szczegółowej obserwacji. Powiedziałem po pierwsze Sebastian Walukiewicz, po drugie Bartosz Slisz, po trzecie Radosław Majewski. To się nigdy o nic nie zapyta. No tak, no i tak siedzieliśmy później i nie wiem, chyba za bardzo mnie nie szanował. Żarty sobie z niego robiłeś, może możliwe, no ale no, Walukiewicz miał być liderem tej drużyny, a zaliczył bardzo słaby występ. Trochę nie, też ciężko się znęcać nad gościem, którego zniesiono na noszach później i to może być coś poważnego. Ale zanim zniesiono. No zagrał bardzo źle. Tak samo wydaje mi się, że Bartosz Slisz, który w Zagłębiu Lubin naprawdę wyglądał fajnie na tle Ekstraklasy, no to też nie wyglądał za dobrze w tym spotkaniu, by nie powiedzieć, że wyglądał w ogóle najsłabiej z naszej drużyny i sam się zastanawiam, co chodzi. Czy to wyjęcie ich z kontekstu doświadczonych graczy, czy to może przeciwnik, który gra zupełnie inaczej niż ekstraklasowe kluby, bo tak jak napisał Wojciech Kowalczyk w swoim felietonie, że Walukiewicz może był przez 5 razy w sezonie w takiej sytuacji, w jakiej postawili go Kolumbijczycy w tym spotkaniu 5 razy. Także no, może to kwestia przeciwnika, który kompletnie inaczej gra w piłkę, a może właśnie to chodzi o to, że oni obudowani doświadczonymi graczami wyglądają jeszcze nieźle, a gdy stworzy się z nich samych drużynę, no to wyglądają nie najlepiej. No tak, bo myśmy się zawsze zachwycali, że Walukiewicz umie wyprowadzać piłkę, że jest chyba najlepszy w lidze, jeśli chodzi o pozycję stopera. A tutaj błąd w przyjęciu, bo powinien przyjąć do tyłu zamiast do przodu, gdzie zabrał swoje miejsce. I błąd w kierunku podania, bo powinien podać do Majeckiego. I błąd w sile podania, bo podał za lekko. I przyjął to Angulo, więc to też jest takie rozliczenie tego jedna mądrości. Rzecz jest ciekawa, że ci goście, których my wcześniej za bardzo nie znaliśmy, bo grają gdzieś tam w juniorskich drużynach w Niemczech, tam się urodzili, wychowali najczęściej, no to wyglądają dokładnie tak samo jak zawodnicy wychowani. Ale dlaczego tak wyglądają? Przez Polskę. Jeżeli masz 20 lat i jesteś w zagranicznym klubie, to już nie grasz w drugiej drużynie, jeżeli się nadajesz, tylko grasz w pierwszej drużynie. Jak się prezentujesz jakiś poziom, to tak. Nie, no, Jacek Magiera ma najdziwniejszą prasę z świata, biorąc pod uwagę selekcjonerów, bo on nie ma jak oglądać tych swoich piłkarzy, bo nie grają. Kiedy oni się zebrali? Bo oni też późno się zebrali, tak? Ta reprezentacja powstała rok temu. Oni w treningu ile odbyli w ogóle przed tymi mistrzostwami? To jest reprezentacja, tak, która powstała jakby dla tego turnieju ściśle, dlatego, że jest... Słuchajcie, Kolumbijczycy zagrali 14 meczów sparingowych w samym 2019 roku. I było to widać, to zgranie na boisku. U nas skończyły się ligi, tak? 14 meczów, tak. Grali turnieje dwa, duże. Tam u siebie, więc 14 meczów. No też nie dowierzam, że w pełnym składzie, no bo też Hernandez to zawodnik grający na co dzień w lidze hiszpańskiej. Nie wyobrażam sobie, że hiszpański klub mówi do gościa, który strzela bramki Realowi Madryt. Tych chłopaków z Ligi Kolumbijskiej, na której ta reprezentacja jest oparta, bo jest bardzo dużo ludzi właśnie tam gdzieś z Medellin, to grali w tych turniejach i to było widać potem na boisku. Słuchajcie, my się nie możemy czarować nazwami takimi jak Stuttgart, Norymberga, Bayern, bo to są wszystko drużyny, które nie przygarną tych chłopaków do pierwszych ekip. Oni zaraz będą szukać klubów w drugiej Bundeslidze, bo na poziomie pierwszej też ich nikt nie zatrudni. No, jak masz 20 lat, jesteś odpowiednio wyszkolony, to już grasz w pierwszej drużynie takiego klubu jak Stuttgart, Bayern czy Norymberga. Doskonały przykład, tak. Był Florian Szykowski kiedyś w Borussii Mönchengladbach, tam się wszyscy mi zachwycali, że on strzelił 3 gole Celticowi, potem przyszedł do Lechii, to był najgorszy piłkarz, jakiego widziałem od dłuższego czasu w Lechii. I też, tak jak Kowal pisał w swoim felietonie, że trochę go dziwi opieranie się tej kadry na tych właśnie klubach, na nazwach tych klubów tak naprawdę, bo ci goście tam nic nie znaczą. Więc ja nie wiem, czy właśnie najlepszym pomysłem byłoby Mark Fiński, klub i tak dalej, którzy już z seniorami mają trochę więcej wspólnego. Dokładnie, tak. Więcej z piłką seniorską. Na tym turnieju odgrywają rolę zawodnicy, którzy grają już w seniorskiej piłce. Wczoraj nie wiem, czy widzieliście mecz Norwegii. Aczkolwiek śmieszne jest to zdziwienie ogólnie powszechne w Polsce, że jak my mogliśmy tak słabo zagrać. No, mi się wydaje, że to było dość oczywiste, że tak słabo zagramy. No to był mecz bardzo podobny do tego rok temu na Mundialu. Tylko że tam wstrzelili jedno więcej, no i tyle. Styl gry taki sam. Taki sam, nie wiem, czy widzieliście wczoraj mecz Norwegii z Urugwajem. No to się oglądało i tam... Niesamowita bramka. Tak. Niesamowita bramka, ale to co ten Paul Rodriguez, to Peñarol Montevideo w tym momencie już wydał pieniądze, które za niego dostanie po tym turnieju. No niesamowite, ale zobaczcie, on gra w seniorskiej piłce. W lidze Urugwaju, okej, okay, ale gra z seniorami. Na tym turnieju tacy zawodnicy odgrywają największą rolę. Nie ci, którzy gdzieś są w juniorach,
Stuttgartu, Bayernu i etc., tylko grają w seniorskiej piłce. Dlatego ja też się zgadzam z tym, co Paweł powiedziałeś. Ja bym wolał zobaczyć chłopaków nawet z tej polskiej ligi, ale którzy już mają doświadczenie w grze seniorskiej, bo to jest w ogóle inna piłka. Nawet z pierwszej ligi, jak Kanach na przykład? Nawet. Pewnie nie byłoby wielkiej różnicy pomiędzy, nie wiem, zawodnikami takimi jak Kopa czy Bogusz, bo w środku pola w meczu z Kolumbią to okna pootwierane i drzwi i przeciąg wiał ze wszystkich stron. Adam, zanim zakończymy pierwszą część programu, bo o mistrzostwach U20 jeszcze będziemy sobie rozmawiać, powiedz krótko telewizją TVP Sport, czy wygramy z Tahiti? Bardzo bym chciał. Jestem w ścisłym kontakcie z press oficerem. Nie pytałem, czy byś chciał, tylko czy wygramy. Do czego zmierzam? Jestem w ścisłym kontakcie z press oficerem reprezentacji Tahiti. Mówią, że przeciwko Polsce chcą strzelić pierwszą bramkę. W historii. W historii, bo jeszcze nie strzelili. No to masz odpowiedź. Okej, okay. No to z niecierpliwością oczekujemy na mecz Polski z Tahiti na Mistrzostwach Świata do lat 20. Dziękuję bardzo widzom TVP Sport za dzisiejszy odcinek. Zapraszam do internetu na dalszą część. Moimi gośćmi byli Jarosław Kaszowski, legenda Piasta Gliwice. Dziękuję bardzo. Paweł Paczul. Dziękuję. Adam Kotleszka. Dziękuję. Oraz Mateusz Lotuszewski. A my wracamy już za moment na weszło.com. Mecze piłkarskie możesz obstawiać na stronie etoto.pl. Etoto. Legalny polski bukmacher. Oficjalnym sponsorem KTS Weszło są zakłady bukmacherskie Totolotek. No jesteśmy po tej krótkiej przerwie. Zawiało optymizmem. Będą bramki w meczu Polska-Tahiti. Jeszcze nie wiadomo dla kogo. No ale mówiąc tak bardziej poważnie, no to nie wyobrażam sobie, żeby ta nasza młodzież tych Tahitańczyków nie pogoniła. Jak poważnie rozmawiamy, to wygramy pewnie z 5-0 ten mecz, jak nie wyżej. Tahiti jest już zmęczone, to są totalnie amatorzy. Trener reprezentacji Tahiti nie ukrywa, że jeżeli jeden z tych zawodników będzie grał profesjonalnie w piłkę, to będzie olbrzymi sukces. Tam nawet seniorska reprezentacja Tahiti to są totalnie amatorzy. Jedyni zawodowi piłkarze na Tahiti to są zawodnicy beach soccera i są zawodowcami przez 2 lata w roku, kiedy są co roku Mistrzostwa Świata. Na 2 miesiące dostają zwolnienie z pracy, dostają za to pensję i przygotowują się do turnieju. Są wicemistrzami świata, więc tylko to ich zwalnia. Piłka na Tahiti jest amatorską. Jeżeli my stracimy bramkę z Tahiti, to już nie podchodźmy do meczu z Senegalem nawet. Poważnie wam mówię, bo to będzie kompromitacja na miarę XXI wieku. Przypominam ci, że nie wiem, San Marino strzelił na Wembley gola w Ale San Marino gra gdzieś w czwartej lidze włoskiej, a w czwartej lidze włoskiej Tahitańczycy by sobie nie poradzili. Tym bardziej, że system jest taki, że to wysokie zwycięstwo z Tahiti może dać nam awans nawet z trzeciego miejsca, także to jednak wychodźmy na ten mecz, niech oni mają też przetarcie w fazie pucharowej, skoro taka szansa jest, aczkolwiek byłem w mixzonie po meczu ostatnim z Kolumbią i niestety młodzi chłopcy mówili, że na mundialu już słabych drużyn nie ma, także Tahiti słabą drużyną też nie jest. Ale oglądałem ten mecz Tahiti z Senegalem i ten Tahiti, a nie Tahiti. Ja słyszałem właśnie, że Tahiti. Nie, nie, to w czyim języku? Jak Tahiti. Tahini to jest takie coś do jedzenia. No. Nie, Tahiti no. Jednak? Okej, okay, dobrze, to będę mówił Tahiti. Że ten wynik jest trochę mylący, ponieważ tam ci Senegalczycy chyba w jakiś under poszli, naprawdę, bo to w pewnym momencie aż bezczelnie nie chcieli tej bramki strzelić. Tam, jak zaczynasz tam w 10 sekundzie od gola, no to tam mogło być spokojnie 7-8. No, Tahiti ma świetnego bramkarza. Nie wiem, czy widzieliście taką interwencję na notę, jak sobie zaliczył, tak mi się wylał spod koszulki, to mógł to oczywiście tak złapać, ale poleciał na notę. No to trochę niedobrze, bo wszystkie kamery uchwyciły, jak koszulka poszła tutaj pod pępek i źle to wyglądało. Wyobraź, jak na parzówce wygląda potem. Ja się boję, jak wygląda drugi i trzeci bramkarz reprezentacji Tahiti, bo ten jest pierwszym. No ale przypomina mi się mecz młodzieżówki dla 21 z Wyspami Owczymi, gdy taki niepozorny, żeby nie powiedzieć zabawnie wyglądający bramkarz zatrzymał naszą drużynę fenomenalnymi interwencjami. Miał dzień konia absolutny, więc być może i Moana Pito. Pamiętajcie to nazwisko, to jest bramkarz reprezentacji Tahiti. On może być człowiek, który będzie miał, no może będzie MVP tego meczu z Polską. Ja już zapomniałem, szczerze mówiąc. Oby się nie przypomniał. Ja okay. Tylko mam nadzieję, że rzeczywiście gdzieś tam w tych głowach się im trochę poprzewracało. Może ten pierwszy mecz ich usztywnił. Nie, trzeba szukać jakichś takich wytłumaczeń, żeby ich trochę podbudować, bo możemy sobie różne rzeczy mówić, ale nie wypada, żeby Polska tak słabo wyglądała. I to jest najważniejsze, tak? Ja mam nadzieję, tak jak tu mówimy, że strzelą kilka bramek, może się odblokują, może coś będzie takiego, jakiś taki przełom, że wszyscy uwierzą w siebie
i do meczu z Senegalem podejdziemy może nie na luzie, ale jakiś tak z większą wiarą w siebie. Tak? Wiemy, że oni dopiero niedawno wszyscy się zebrali, wiemy, że niedawno pokończyły się ligi, pierwsze ligi w weekend, tak, i oni nagle w czwartek już grali mecz na mistrzostwach, więc też czasu nie mieli zbyt dużo na to, żeby cokolwiek wspólnie potrenować. Mam nadzieję, że te kilka dni teraz tej przerwy im i całemu sztabowi wszystkim trochę da do myślenia, trochę spróbują może jak innych rozwiązań, ale cały czas ja jestem takim naprawdę, wiecie, taki prawdziwy kibic, który wierzy, że nie, jeszcze... Kibic naiwniak. To nie, no to nie właśnie, tak, to jest to, że pierwszy mecz gra. To tu jest studio. Mamy trzy mecze na mistrzostwach, tak, i ten ostatni potem zostaje tylko honor. Mam nadzieję, że tutaj tak nie będzie. No. Tu na pewno nie będzie, bo jest szansa wyjść z trzeciego miejsca, więc to na pewno trzeci mecz będzie o coś. No. Mamy nawet dodatkowego szóstego gościa w studiu z Tahiti, prosto pszczoła. Adam, powiedz mi, czy Senegal, bo ty jesteś specjalistą od drużyn dziwnych, a więc Senegal śmiało możemy do takiej drużyny zaliczyć. Powinniśmy nastawiać się na obronę Częstochowy w tym meczu, czy też spróbować pograć piłkę? Nie, myślę, że możemy spokojnie pograć piłkę. Jak oglądaliście ten mecz z Tahiti, to Senegal tak naprawdę zawiódł. Już nie mówię tylko, że strzelił trzy bramki, ale oni tak naprawdę niczego nie pokazali. Za szybko ta drużyna też chciała indywidualnie rozstrzygać to spotkanie. Tam już każdy chciał sobie bramkę dopisać. Jeżeli na tle takiej drużyny jak Tahiti nie jesteś w stanie strzelić przynajmniej 5-6 goli, co musi być twoim obowiązkiem, to znaczy, że nie jesteś dobrze zorganizowaną drużyną i Senegal taką nie jest. Jeżeli my będziemy grali faktycznie w piłkę, nie będziemy, tak jak Vukovic wymagał, biegać tylko dużo, tylko będziemy chcieli grać piłkę, to z Senegalem powinniśmy sobie poradzić, nawet w tym składzie osobowym. Chciałem powiedzieć, że już nie jesteśmy w TVP i możemy cytować Vukovicza dosłownie, w razie czego. Nie trzeba się mówić więcej. No, będę wiedział. A jak mamy takiego napastnika jak Sania w Senegalu? My nie mamy żadnego napastnika. No więc dwóch pojechało nominalnych napastników, z tego tylko jeden strzelił w tej reprezentacji bramkę, więc my nie mamy w ogóle napastnika. A on mi się podobał akurat w tym meczu, taki był bardzo dynamiczny. No wiesz, trzy bramki strzelił. Trzy bramki strzelił, prawdopodobnie no, powalczył o koronę króla strzelców, ale u Senegalczyków łatwo wypatrzeć to, czego ja nie widziałem w meczu z Kolumbią, czyli schematy. Pierwsza bramka, jaka padła w 10 sekundzie dla Senegalu, to była od razu daleka piłka na Wysokiego, który zgrywa głową, do drugiego napastnika, który jednym przyjęciem od razu jest w polu karnym, drugi kontakt to już jest strzał na bramkę. To są typowo wypracowane rzeczy na treningu, czego u nas nie było żadnego elementu wypracowanego na treningu w meczu z Kolumbią, więc no, czas, żeby to pokazać w końcu w tym meczu z Senegalem. Czas, żeby wypracować. No jest jeszcze parę dni. Może jakiś stały fragment gry, wiecie, no, może uda nam się gdzieś tam podejść. No Senegalczycy to rosłe chłopy, tam będzie, nie będzie tak łatwo z tych. Może się uda podejść, to jest właśnie dobra definicja nadziei związanych z tą drużyną. Teraz moje pytanie brzmi, czy to jest przedsmak Mistrzostw Europy dla 21, czy też młodzieżówka Michniewicza jest personalnie o tyle mocniejsza, że możemy być odrobinę spokojniejsi, no bo jednak... Na pewno nasi zawodnicy, którzy tam są, to grają w seniorskiej piłce już, tak? Więc tak. To jest ten plusik. No przyjadą nawet świeżo z reprezentacji, bo przecież Kownacki, Szymański, Gumny, oni właśnie będą... Właśnie trzeba powiedzieć, że Brzęczek zdezorganizował przygotowanie. No właśnie nie wiem, czy to jest dobre. Ja szczerze mówiąc się zastanawiałem, czy to może im pomóc, czy może im zaszkodzić, bo oni faktycznie jadą na te mecze pierwszej kadry z Izraelem i z Macedonią Północną, potem kilka dni później zaraz zaczyna się Euro, cztery dni wcześniej dołączą do drużyny, ale jeśli ja po tym zgrupowaniu jeszcze raz słyszę, że oni pojechali tam po to, żeby chłonąć atmosferę, żeby zobaczyć, jak wygląda praca w dorosłej kadrze, to no nie wiem, co zrobię, ale... Co zrobisz? No zastanów się, co możesz zrobić? No nie wiem. Uderzysz pięścią w stół. Co zrobisz? Czy wyrazisz niezadowolenie na Twitterze? Tak, albo usiądę tutaj w tym studiu i również wyrażę niezadowolenie, jeśli mnie ktoś zaprosi, no bo no to chyba i dłużenie, tak mi się wydaje, że co oni się tam dowiedzą, że na kadrze pierwszej je się nożem i widelcem, a gdzieś tam w młodzieżówce no, czy w klubach normalnie, czy może, nie wiem, trener Jerzy Brzęczek ma o stylu swojej pracy tak wysokie mniemanie, czy że myśli, iż piłkarz, który pracował z Czesławem Michniewiczem czy z Marcinem Broszem, kompletnie tego nie pojmie, bo ja nie kupuję samo to chłonięcia atmosfery, no bo no Kownacki grał w pierwszym składzie, znaczy grał na mundialu. Sebastian Szymański był przy tej kadrze na zgrupowaniu przed mistrzostwami świata. Załóżmy, że Kownacki faktycznie Brzęczkowi może się do czegoś przydać, mamy problemy na skrzydłach, on w Niemczech trochę został skierowany na bok boiska bardziej niż to miało miejsce wcześniej. Natomiast Brzęczek powołał tylu obrońców, naprawdę tylu obrońców, że jeszcze do tego Gumny
tylu pomocników, że akurat teraz, akurat w tym momencie debiutować musi Szymański, który nie jest w nadzwyczajnej formie, trochę mnie to dziwi. Z tego co wiem, Szymański w młodzieżówce wykonuje wszystkie stałe fragmenty gry, co oznacza, że jeśli ta drużyna miała się bronić, a potem ze stałych fragmentów gry zaskakiwać swoich rywali, żeby osiągnąć sukces, no to nie da się tego na treningach w czasie przygotowań teraz wszystkiego przećwiczyć, no bo po prostu nie będzie wykonawcy. Będą mieli na tablecie, tak? Dostaną na tablecie gdzieś tam, gdzie ma wrzucać. No, może. Podobno robi to lepiej niż w Legii Warszawa, bo kibic, który usłyszał teraz, że Sebastian Szymański ma wykonywać wszystkie stałe fragmenty gry, mógł się złapać za głowę i powiedzieć, że ja tych meczów w ogóle nie będę oglądał, bo to wszystko gdzieś tam będzie lądować na wysokości kostek i stracimy nawet ten nasz ostatni atut, ale no nawet abstrahując od tej bramki z Anglią, jednak lepiej mu siedzi ta piłka ustawiona ileś tam metrów od bramki właśnie na młodzieżowych, w meczach młodzieżówki, także no bo jest Polakiem, a nie jest legionistą i to jest ta różnica. No sam powiedziałem, że nie możesz legionistą. Więc co, wszyscy zgodnie nie rozumiemy decyzji Brzęczka, czy może znajdzie się ktoś, kto powie, halo, to jest pierwsza reprezentacja, ona jest najważniejsza, o czym mówicie, jaki turniej U21, kogo na świecie interesuje turniej U21? No właśnie, ja mogę to powiedzieć, jak nie ma. Właśnie trzeba sobie zadać pytanie, co jest ważne, tak, w tym momencie. Dla rozwoju tych chłopców chyba też wydaje mi się, że ta pomoc tej młodzieżówce byłaby najważniejsza, no ale... Słuchajcie, w turniejach młodzieżowych, jak sobie prześledzimy, teraz trwa U20, jak sobie prześledzimy gwiazdy, jakie na tych turniejach wyrastały, to rzadko te gwiazdy, były przy wyjątki, ale rzadko te gwiazdy stawały się gwiazdami w seniorskiej piłce. Pamiętacie Króla Strzelców z mundialu U20 jakiegoś? No pewnie znajdziecie nazwiska. No, był taki Marcel Witeczek, był też taki Enrique z Brazylii, on się dzisiaj nie łapie gdzieś tam. Ale parę złotych medalistów U20. Nie, jasne, bo był Messi, grał Aguero, grał Maradona, to są te wyjątki. Ale zdecydowana większość... W 2007 roku, gdy też my byliśmy w Kanadzie. Zgadza się, ale ten turniej, pamiętajcie, że on nie trwa od 20 lat, tylko trwa trochę dłużej i zazwyczaj ci piłkarze się nie łapali później w seniorskiej piłce. I te gwiazdy Królowie Strzelców, oczywiście, przytaczam ci nazwiska. Marcel Witeczek, gość, którego kompletnie nigdy nie znałeś. Następny, Enrique. Znam Marcela bardzo dobrze. No, gdzie grał? Nie wiem, prywatnie się nie znam. Nie, no, zmierzam do tego, że ja też uważam, że te turnieje... Słuchajcie, gdyby turniej U20, Mistrzostwa Świata, nawet jeżeli Polska by pojechała, połowa ludzi, która ogląda teraz ten turniej, by o nim w ogóle nie usłyszała. Tylko dlatego, że jest u nas, oglądamy ten turniej, powiedzmy sobie szczerze. Tak to by nas nie interesowało. Wszyscy żyliśmy drużyną w Kanadzie, która grała, gdy zachwycaliśmy się Jęczykiem. Chyba usłyszeliśmy dopiero po tym, jak strzeliliśmy bramkę Brazylii. Wcześniej, bo to pierwszy. Ale to dopiero na turnieju. W sensie przed turniejem nikt raczej nie zakłada, że będzie zarywał noce, żeby oglądać mecze w Kanadzie. Nie, no ja miałem troszeczkę lat mniej, ale też pamiętam taką aferę przed tymi mistrzostwami, że gdy Kamil Grosicki i Maciej Korzym nie chcieli pojechać, także to nie było tak, że to była dla nas drużyna kompletnie anonimowa. Anonimowa była część graczy i chyba teraz było liczenie na coś podobnego, że skoro my nie znaliśmy wcześniej Grzegorza Krychowiaka i on gdzieś tam z Francji przyjechał na ten turniej i fajnie się pokazał strzelając bramkę Brazylii, to może ten Zyla, ci Steczyk czy Stanilewicz będą podobnymi przypadkami, ale wydaje mi się, że no tak sobie na szybko to personalnie porównywałem, że jednak sporo słabsza jest ta dzisiejsza kadra od tej z 2007 roku i mówię oczywiście nie o tym, co później ci zawodnicy osiągnęli, no bo kilku karierę jednak zrobiło. Ale ilu z tej kadry z 2007 no roku pewno... znaczyło coś później w seniorskiej piłce, zrobiło karierę? Znaczy, nie mówię, grało w polskiej lidze. Wojciech Szczęsny, Przemysław Tytoń, Bartosz Białkowski, czyli mamy odpowiedź, że bramkarze rzeczywiście się fajnie promują. Później oczywiście... O, Dawid Janczyk. Krychowiak, Foju to już bym tak nie zaliczał. Krychowiak jak najczy trzech, no Białkowski czy taką karierę aż wielką zrobił, okej, coś tam zagrał za granicą. Był Krychowiak, Szczęsny, powiedzmy Tytoń. I dla mnie to są nazwiska, które coś znaczyły później w seniorskiej piłce. No Białkowski piłce. Chyba też. No i Janczyk chyba też coś znaczył. No ale jak ktoś przechodzi za 4 miliony dolarów. No dobra, ale jak się to liczyło, rosyjskiej, no dzisiaj nie ma Janczyka. Dzisiaj nie ma Janczyka w seniorskiej piłce, więc to nie jest tak, że jeżeli się świetnie zaprezentujesz na turnieju młodzieżowym, to potem cokolwiek znaczysz. Dlatego ja, tak jak zaczęliśmy tę rozmowę, ja się zastanawiałem, czy to jest dobry ruch Brzęczka, czy nie. Dochodzę do wniosku, że to jest zły ruch Brzęczka, że bierze tych chłopaków na... inaczej, dobrze. Dochodzę do wniosku, że dobrze, że ich wziął do seniorskiej piłki, tak. Tak, no bo w sumie turniej młodzieżowy nic nie znaczy. Tylko żeby nie wysłał na trybuny, tak jak miało to miejsce wcześniej. Bo jednak wydaje mi się, że ten sparring z Anglią, który graliśmy, był naprawdę wartościowym testem dla tych chłopaków, bo to nie było gdzieś tam na końcu świata przy 14 osobach. Teraz ich ominie sparring z Niemcami, tych piłkarzy powołanych do... Tylko oni się już mogli zmierzyć z rówieśnikami, którzy warci są tam 20 milionów euro, już chciałem powiedzieć,
użyć brzydszego słowa, ale rzeczywiście te kwoty są kosmiczne. Pewnie jeden z nich jest warty więcej niż cała nasza drużyna i ja jednak wolałbym, żeby czy to Robert Gumny, czy Szymon Żurkowski pojechał tam, nawet biorąc pod uwagę, że to jest mecz towarzyski, sprawdził się w takim meczu, niż siedział na trybunach w meczu z Łotwą, czy w innym meczu, tym bardziej, że nie było czego oglądać za bardzo i się uczyć. Mi się wydaje, że w tej młodzieżówce stworzyła się drużyna, która jest bardzo zgrana, bardzo się lubi, jest tam jakaś chemia i oni czują coś takiego, że idą wspólnie po jakiś tam sukces. To nawet pokazują powołania Czesława Michniewicza. To jest trochę tak, jak dzisiaj nie ma Kowala, z drużyną z 92. Mm-hmm. Też mogliśmy wtedy powiedzieć, a tam na igrzyskach piłka nożna będą grali tam z Australią czy z kimś, weźmy ich, niech kopią sobie teraz z pierwszą reprezentacją. Tak? To jest ten aspekt, o którym nie wspominaliśmy, że ci goście powalczą o kwalifikację na igrzyska olimpijskie. Tak, także. No i wtedy jakby ktoś wyciągnął Kowalczyka, Juskowiaka i Brzęczka, to byśmy też tak powiedzieli, no dobra, w sumie co to za różnica? No chyba nie. Mi się wydaje, że to jest fajnie, gdy ta drużyna jest razem, idą po swoje, coś czują, że coś zaczynają znaczyć w tej piłce i nagle jak to się rozbija, tylko po to, żeby komuś pokazać, zobacz, to jest Robert Lewandowski, poznajcie się, cześć, jestem Robert, no do zobaczenia, masz ode mnie bilet na dobre miejsce na trybunach, nie? No to chyba nie o to chodzi. Nie, to pokazują też powołania Czesława Michniewicza, bo trener wcześniej zapowiedział, że to będzie ciężka runda dla zawodników, którzy mają problemy w swoich klubach i mogą, niech się nie zdziwią, jeśli na koniec ich w tej kadrze zabraknie, a mimo wszystko mamy czy to Piotrowskiego, który został mistrzem Belgii, ale praktycznie w tej Belgii nie gra, mamy Loskę, który wiosną nie zaliczył ani jednej minuty bodajże. A nie mamy Stolarskiego, który no, mamy też Pawła Tomczyka, który dał fajne zmiany w Piasie Gliwice, ale no jednak... Ale minutowo mało. Tak, tak, zagrał tam bardzo mało, także rzeczywiście i tu jest też taki powód do optymizmu. Wydaje mi się, że ta kadra zrobi jednak dużo lepsze wrażenie niż ta U20, bo ta kadra ze sobą przeżyła fajne rzeczy w eliminacjach, że jednak tych meczów było bodajże 10 plus baraże czy minus baraże i naprawdę tam były i takie porażki kompromitujące. Widać uśmiech. No, jest kończy. Adam jest człowiekiem, który zakładał rywalom czapkę na oczy, jak grał w piłkę, w ogóle nie tak poważnie. Czy nawet nie porażki, czy remis, bo sami pisaliśmy, że Farerzy, frajerzy i tak dalej i wielkie zwycięstwa jak ten rewanż z Portugalią, także ja myślę, że urodziło się coś fajnego i zobaczymy to. Ale my szybko zapominamy jak z Wyspami owczymi się męczyli. No przecież właśnie to powiedział. Nie, on powiedział, że wygraliśmy z Portugalią. No nie, i powiedział przed chwilą, że Farerzy, że i fajne chwile, no okay, i niefajne chwile i myślę, że to scementowało tę drużynę. I też jak patrzę na te powołania, to ja widzę pomysł na grę Czesława Michniewicza, bo no pewnie czy to Konrad Michalak, czy to Płacheta, to są tacy zawodnicy, którzy innych trenerów by nie przekonali do siebie za bardzo, a tutaj dostaną szansę, bo my będziemy grali tam na pewno w określony sposób, mniej więcej tak jak grały drużyny klubowe Czesława Michniewicza. Belgia, Hiszpania i Włochy. To ja mam wątpliwość, że oni na ich tle się zaprezentują dobrze. I no dajmy im szansę. Wszyscy tą wątpliwość mamy. Dobrze, ostatni temat, o który chciałem zapytać. Czy naszych ligowców powinniśmy wysłać na obowiązkowe zajęcia z futsalu? Czy... Wiecie co, to jest tak, że mówi się o futsalu dużo różnych fajnych rzeczy, natomiast to tak jak Hiszpanie mówią, jak tam się wszędzie gra futsal, przynajmniej się zaczyna od futsalu. Ja tak jak patrzę na to, nawet w tych teraz najmłodszych grupach wiekowych u dzieci, ja sam prowadzę Akademię Piłkarską w Gliwicach i też widzimy co się dzieje, jest duży boom i jest dużo wyższy poziom wyszkolenia technicznego u tych młodszych dzieci niż u tych najstarszych. I to widać rzeczywiście. To ja się cieszę z tego, że ta nasza piłka dziecięca idzie chyba idzie w dobrym kierunku, przynajmniej dużo lepszym niż była kiedyś, bo jak chcą zostać dzieci w Gliwicach aktualnie? Proszę? Dzieci w Gliwicach jakim piłkarzem chcą być? Kaszowskim, czy Walencją, czy Parzyszkiem? Kaszowskim to już się przejadło trochę. To już jest tak, że zresztą ja jestem tak, że jak ja przychodzę na treningi do moich dzieciaków gdzieś tam, to oni już mnie znają, dobra, tam kiedyś to jeszcze było, tak, Kaszowski, o to ten, nie, teraz już to już nie jest. Ja jestem normalnym facetem i staram się taki być, natomiast teraz, dobre pytanie, sam nie wiem. Na pewno wielu z nich chce się utożsamiać z Patrykiem Dziczkiem, gdzieś tam szukają sobie tych naszych lokalnych piłkarzy. Tak jak był wcześniej Radek Murawski, który wyjechał, tak teraz jest Patryk Dziczek, no i trzeba będzie szukać kolejnego.
pewnie. No, myślę, że można będzie gdzieś znaleźć, bo ci młodzi tam powoli naciskają. Ja tylko mówię, wiem jak to wygląda, jeśli chodzi o szkolenie dzieci i widzę, co te niektóre kluby, jak jeżdżą w różnych, biorą udział w turniejach, jak zagranicznych, jak wyrywalizują i mnie to trochę napędza, mnie to buduje. Wiem, że w Gliwicach również będzie niedługo chyba jeszcze piękniej, jeszcze lepiej. Ja również jestem na etapie takim, że nasza akademia niedługo postawi wreszcie boisko z balonem i myślę, że to już w tym roku wszystko fajnie zamkniemy. To jest dla mnie takie budujące, bo udało się znaleźć człowieka, przynajmniej mi, który uwierzył, prezes jednej dużej firmy gliwickiej, Marek Siboda, i on wspólnie ze mną właśnie tworzymy ten projekt i myślę, że jesienią już postawimy w Gliwicach gdzieś to boisko z balonem, które nam pozwoli jeszcze mocniej pójść do przodu, bo tego nie ma. Tego nie ma, my widzimy, co się dzieje, ministerstwo zapowiada, że będzie budowało balony, tak, wszystko klubom. Trochę mnie to dziwi, bo nie wydaje mi się, żeby kluby nie miały, na przykład duże kluby, nie miały pieniędzy na to, żeby zbudować sobie boisko z balonem. Ale budowa boisk dla klubów to jest tylko pierwszy etap. W drugim roku to jest budowa boisk z balonami dla właśnie takich amatorskich klubów. Właśnie tak, tylko pamiętajmy o jednej rzeczy. Ktoś, kto chciał i poszedł już w to szkolenie, to sobie zbudował taki balon, tak? I jeśli te kluby... Ale to nie będziemy mu zabierać. Nie? Nie. To drugi będą dobudowywać? Tak. Chyba, że tak. Ja bym poszedł trochę inaczej. No, poszedłbym od tych właśnie mniejszych klubów, tak? które szkolą dla tych największych. Może trochę odwrotnie, ale oczywiście no, to czas pokaże, jak będzie. Ja wiem jedno, że no, w Gliwicach nie ma już na to trochę czasu i chcę, cieszę się z tego, że już tą jesienią coś tam powstanie. Piast też mówi się już o tym, że będzie budować niedługo swoje centrum treningowe. Ośrodek treningowy. No, myślę, że to taki jest kolejny krok dla wszystkich klubów. Wiemy, że Jagiellonia w Białymstoku będzie niedługo otwarcie się całego ośrodka treningowego. O, Legia Warszawa buduje, Legia buduje, Krakowia tak, buduje. Także tego trochę jest i chyba to jest nieubłagany kierunek, więc to jest takie, to jest coś, z czego się chyba tylko należy cieszyć. A ile lat nam zajmie teraz to szkolenie i kiedy będziemy mogli powiedzieć, że nasi chłopcy grają naprawdę techniczną piłkę? No to jeszcze trochę tej wody w Wiśle musi upłynąć. Ale Piast potrzebuje gościa, no już, bo to przepis o młodzieżowcu od przyszłego sezonu. Patryk tak. Dziciak prawdopodobnie odejdzie. No, jest tam w Gliwicach ktoś, kto zagra w pierwszym składzie w przyszłym roku i będziemy, nie będziemy mówić o nim, że gra tylko dlatego, że wszedł ten przepis? Wydaje mi się, że jest. No cóż, no na razie jest tak, że trener może nie korzystał zbyt wiele z innych chłopców. No Denis Gojko był wypożyczony do Stali Mielec, ale to jest takie jedyne nazwisko, które przychodzi mi do głowy. Denis Gojko, jest Borkała, jest tam kilku chłopców, którzy mogą rzeczywiście zapukać, natomiast nie wiem jak będzie, czy ktoś nie wpadł jeszcze w notesik i czy nie będzie skądś wyciągany, tak, z jakiegoś innego, mniejszego klubu. Tego nie wiem. No i nie wiemy, czy na pewno Patryk Dziczek odejdzie. Sami tu wspominaliście przecież, że nie wiadomo jak będą wyglądały te mistrzostwa. Źle. Czy się uda wypróbować, czy się nie uda wypróbować? Nie mówiliśmy, tak? Że nie wiemy, jak będą wyglądały, tylko mówiliśmy, że będą wyglądały źle. Proszę. Ale zobaczymy jak zaśpiewa. Tak? Okay. To tylko jeszcze o to chodzi. A może się okaże, że będzie miał najwięcej odbiorów w meczu? No może tak być. Którymś. W tym, przy co będą grali na rozgrzewce. Oj, pesymiści. No pesymiści. Ja powiedziałem, że wypadnie lepiej niż drużyna Jacka Magiery. Ale nie, ja ten futsal zapytałem, nie chodziło mi o szkolenie młodzieży jako takie, chodziło mi o wyszkolenie przeciętnego ligowca, czy nie jest tak, że dzisiaj ta piłka tylko potem lata trzeba... na wszystkim nad głowami, a gdyby... No, nie, no jasne, piłka do futsalu jest zupełnie inna, prawda, bo też ona się nie odbija. Ja też uważam, że dzieci w obecnych warunkach, które mamy w Polsce i wiele dzieci trenuje zimą na hali, to obowiązkowym ich atrybutem powinna być piłka halowa, a nie, wiecie, jak widzę czasem te turnieje dziecięce, gdzie ktoś organizuje turniej na hali dla dzieci i daje piłkę normalną do grania i ta piłka się odbija i te dzieci, zanim oni ją opanują, to przeciwnik dwa razy podejdzie i ją kopnie, bo nie ma szansy, tak, dla tych dzieci. To tylko i wyłącznie piłka do futsalu, którą można szybko opanowywać i wtedy można mówić o tym, że możemy ćwiczyć jakąkolwiek technikę. Więc dla mnie jak najbardziej futsal na samym początku, w tych pierwszych latach, numer jeden i ćwiczenie techniki, nawet ta podeszwa, o której potem się zapomina, to powoduje, że ten nawyk jest jakiś, tak? I to jest to, że ja jestem całym sercem za tym, żeby ten futsal promować. Mhm.
No dobrze, też jesteśmy za tym. Dzięki. Dziękujemy bardzo za dzisiejszy odcinek programu Stan Futbolu. Moimi gośćmi byli Jarosław Kaszowski. Dziękuję. Paweł Paczur. Dziękuję. Adam Kotleszka. Dziękuję. Oraz Mateusz Lukuszewski. Dziękuję. Do zobaczenia za tydzień. Jakby tutaj zaczynać wszystko od nowa, te 6 lat temu musieliśmy wymienić praktycznie 70% kadry. No i doszliśmy tutaj, gdzie jesteśmy w tej chwili. No, musieliśmy zmienić wszystko od podstaw, tak? Podpisaliśmy umowę z piłkarską przyszłością z Lotosem. No i wtedy się wszystko zmieniło. Zmieniliśmy ilość treningów, jakość treningów. Musieliśmy zmienić praktycznie 70% kadry trenerskiej. No i musieliśmy przestać myśleć tylko i wyłącznie o wyniku, ale przede wszystkim postawiliśmy na trening indywidualny jednostki. No i pomału dzisiaj zbieramy z tego owoce. Chojnicę wyróżnia przede wszystkim filozofia, którą stosujemy. Stawiamy dużo tutaj na trening mentalny, który jest realizowany w każdej jednostce treningowej. Tak naprawdę od wieku 9-10 lat, kiedy chłopcy stają się już coraz bardziej świadomi. Polega to na tym, że wymagamy od chłopaków gry fair play, oprócz tego bardzo dobrego zachowania. Kontrolujemy też ich postępy w szkole, jeśli chodzi o właśnie zachowanie. Oprócz tego łączymy to z nauką gry w piłkę, techniką, taktyką i przygotowaniem motorycznym. Traktujemy to jako całość, takie podejście globalne. Jeżeli zawodnik nie zostanie piłkarzem przyszłości, to chcemy, aby został dobrym człowiekiem. Natomiast wychodzimy też z takiego założenia, że jeżeli zawodnik będzie panował nad swoimi emocjami, będzie potrafił wygrywać i przegrywać i w tych sytuacjach się odpowiednio zachować, będzie się skupiał na tym, na co ma wpływ na boisku, a nie na rzeczy, które nie są od niego zależne, no to będzie bardziej skuteczny i będzie miał większą szansę na to, żeby odnieść w przyszłości sukces. Wychowane chojnicianki ma grać w sposób fair play, uczciwie, zachowywać się kulturalnie, właśnie skupiać się na grze. Natomiast z drugiej strony wymagamy 100% zaangażowania, agresywnej gry, zawsze walki o zwycięstwo do ostatniej minuty. Pracujemy według autorskiego programu szkolenia. Jesteśmy też wspierani przez Akademię Piłkarską LOTOS, Piłkarska Przyszłość z LOTOSem. Traktujemy nauczanie piłki nożnej właśnie w sposób globalny, realizujemy, tak jak już wspomniałem, wszystkie akcenty, czyli taktyczny, techniczny, motoryczny. To jest program, który w tej chwili chyba jest około 20 już klubów, którzy bierze udział. Większość to jest klubów tutaj z województwa pomorskiego. Myślę, że to jest bardzo podobny program do tego, w którym brali udział nasi skoczkowie i głównym celem jest właśnie, że tak powiem, wyprodukowanie piłkarskiego Kamila Stocha. W pierwszej fazie to było wprowadzenie dobrej jakości treningów, ilości jednostek, zaangażowania chłopców na treningach, jak również i trenerów. To była jakby tutaj pierwsza podstawa. Później ich pomoc jakby w sprzęcie i meczowym, i treningowym. No, pomoc w opłacaniu trenerów i to wszystko jakby 6 lat już jak współpracujemy, daje nam naprawdę super efekty. Ja widzę bardzo dużą różnicę, jeśli chodzi o to, co się wydarzyło przez te 6 lat. W Chojnicach na każdym kroku podkreśla się, w jakiej opozycji Akademia stoi wobec punkto i wynikomanii. W młodszych grupach wiekowych nie zgłaszamy zespołu do rozgrywek, z tego względu, że uważamy, iż trener jest w stanie dopasować sobie turniej czy mecz sparingowy, poziom tego turnieju czy meczu sparingowego, natomiast rozgrywki turniejowe organizowane przez Pomorski Związek Piłki Nożnej polegają, gdzieś tam nastawiają drużyny przeciwne do gry na wynik, też występują tabele, które moim zdaniem nie są potrzebne. Przy ponad 500 trenujących w Akademii dzieciach dużym kłopotem jest treningowa baza. Chojniczanka w pełni zdana jest na miasto, które nie dysponuje infrastrukturą piłkarską na najwyższym poziomie. Boiska, którymi dysponujemy, są własnością miasta. W tej chwili korzystamy z dwóch boisk trawiastych przy klubie Kolejarz.
pełnowymiarowych. Jedno boisko pełnowymiarowe oświetlone ze sztuczną nawierzchnią mamy przy ulicy Bałtyckiej i plus do tego 6 orlików też oświetlonych. Jest to problem, bo to już widać, że przy tej ilości drużyn juniorskich jest to naprawdę duży kłopot. Rozumiemy też tutaj miasto, że no pierwszym jakby tutaj wyborem jest dostosowanie stadionu tutaj przy Mickiewicza do wymogów pierwszej ligi Ekstraklasy, no ale czekamy z niecierpliwością na przynajmniej jedno czy dwa boiska, które mam nadzieję, że się wkrótce pojawią. Mecze piłkarskie możesz obstawiać na stronie etoto.pl. Etoto. Legalny polski bukmacher. Oficjalnym sponsorem KTS Weszło są zakłady bukmacherskie Totolotek.